Cześć, tu Antoni Syrek Dąbrowski, witam na moim podcaście. Pomysł jest prosty. Zapraszam gości, pytam, jak dużo porażek po drodze w życiu odnieśli, jak było ciężko, zanim się przebili, a my się resztą dobrze bawimy. Że oni tak patrzą i nagle mówią, jesteście coś tam świetnie i tak dalej. No to jest właśnie to, to jest to poczucie humoru. I my zaczęliśmy myśleć, wow, no udało się, super, nie? I nagle okazało się, że oni jakieś kartki pomylili, że to nie o nas. I nagle ten Fedorowicz mówi, a nie, to kabaret na koniec świata, bo chuj wy wychodzicie. Nie, nie na koniec świata, tylko kabaret inteligentny. Do? Bo chuj wy wychodzicie na scenę. No i tam nas zmiażdżyli. Siema. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Stankiewicz, aktor charakterystyczny, jest tak zwany, określany jako łysy z długimi włosami. Możecie go znać z różnych rzeczy, różnych przedsięwzięć filmowych, serialowych, różnych tam kiepskich, Pantę i różnych innych rzeczy. Czemu ja wymieniam zawsze jakieś gówno, potem mówię coś ważnego, co ci ludzie zrobili, nie wiem. W każdym razie strasznie nam się fajnie gada, potem Stanki mi dużo fajnych rzeczy na koniec jeszcze popowiada, jak wyłączyłem mikrofon, ale największe złoto jest zachowane o tym, jak pracował jako clown, ale nie będę nic zdradzał. O Jezus Maria, czegoś takiego jeszcze w życiu nie słyszałem. No więc zapraszam na wywiad z Sebastianem. Nie jestem aktorem anegdociarzem. Nie jesteś? Nie, są tylko ludzie, którzy po prostu opowiadają non-stop albo jakiś dowcip, albo... No. Ja nie potrafię tego robić. Tak? Jakby no. Ten? Znaczy nigdy jakby zawsze się jakby wstydziłem, zawsze nie potrafiłem. Wydaje mi się też, że nie potrafiłem jakoś, albo jak zaczynałem opowiadać dowcip, to po prostu jakoś w trakcie się tak wycofywałem, że... Tak? Że po prostu energia zawsze spadała, jak dochodziłem do pęty, to już nic nie było. Ale ty masz taką komediową, czy jak to się nazywa, wiskomika, tak? Że... No wiskomika może tak, no, masz, wiesz, ale wiskomika to jest wiskomika, no a teraz, wiesz, wiskomika to mało jeszcze do tego, jak... Trzeba jeszcze mówić. Trzeba jeszcze... Albo tak... pantomimę, może pójść w pantomimę. A byłem kiedyś, powiem ci, naprawdę. Co ty gadasz? No, jakby była taka sytuacja, że... Byłem w studium animatorów kultury, wiesz, i bibliotekarzy to był... Co to jest? No to jest taka... Studium. Studium. Jest, czyli... Wiesz, jak ktoś się nie dostaje do szkoły teatralnej albo filmowej... Czy zaczynamy od razu na grubo? Bez owijania bawełny. A, bo to już rozmawiamy po prostu. Tak, tak. No i dobrze. Nagrywa od razu leci, więc jakby ten... Wiesz, i... No i bez owijania w bawełnę chodzi o to, że są takie szkoły, które przygotowują na przykład do egzaminu, wiesz, do szkoły teatralnej, nie? No. I są państwowe i są prywatne. Zazwyczaj to są te roczne prywatne, gdzie tam płacisz, chodzisz, przygotowujesz i od razu idziesz, wiesz, tak, na egzaminy. No, a to była taka szkoła dwuletnia, państwowa, więc jakby nie trzeba było, wiesz, płacić na, jakby za szkołę. I to było studium animatorów kultury i bibliotekarzy, w skrócie SKIBA we Wrocławiu, ale nie, no nie ma się z czego śmiać, stary. To teraz na przykład robiłem film, zagrałem epizod u mojego dobrego znajomego, no. Sylwka Jakimowa, mhm. Który zrobił komedię, za jakiś czas myślę będzie jak gdyby w kinach, jak tylko kina zostaną otwarte, no. Nazywa się Jakoś to będzie. No będzie naprawdę dobrze. I chodzi o to, że no ja z nim na przykład byłem tym w studiu animatorów kultury i bibliotekarzy i pamiętam, jak staliśmy sobie gdzieś na jakimś tam, no między zajęciami gdzieś poszliśmy do sklepu, po kefir chyba, jakaś taka była sytuacja i pamiętam, że ja zobaczyłem lampy, nie, i mówię, kurde stary, ale by było fajnie, jakbyśmy kiedyś coś tak, wiesz, na prawdziwym planie, nie, zrobili, czy taki... A on powiedział wtedy, dobra, tam chodź, przestań tam, pamiętam, na kefir poszliśmy i tak dalej. No. I on potem zdawał do szkoły filmowej, ja mu, pamiętam, z ówczesną wtedy moją dziewczyną, pomogliśmy mu wypełnić te papiery i tak dalej, on to wysłał. No. Potem ja jeździłem też do Łodzi, chciałem, wiesz, zdać na wydział aktorski, tam się nie udawało, ale też pomagałem mu w tych, pamiętam, egzaminach, brałem udział w tych etiudach egzaminacyjnych.
No i Sylwek się dostał do szkoły, tak, na reżyserię do Łodzi, tak, skończył. Czyli z bibliotekarzy do Łodzi, to jest ostry. No, ale on jeszcze jest lepiej, bo on jest po technikum drzewnym. Ja tam byłem akurat po liceum, ale to nie o to chodzi, bo śmialiśmy się ostatnio z takim kolegą, bardzo dobrym montażystą, Kotem Bastkowskim, też się akurat montując film nowy, w którym też gdzieś też zagram taką drugoplanową rolę. Właśnie zgadali się, bo jeden i drugi jest po techniku drzewnym i to jest specjalizacja meblarstwo, nie? Jeden jest montażystą, drugi jest reżyserem. Ale powiem ci, tam było bardzo dużo fajnych osób, no ta szkoła zawsze pamiętam zawsze ktoś jest w szkole, z kim się można pochwalić i oni się tam chwalili na przykład Kingą Price, zawsze mówili, no Kinga Price po naszej szkole właśnie tam się dostała do Wrocławia, do szkoły teatralnej. No i było mnóstwo osób, lalkarska? Nie. To jest jeszcze inne? To jest jeszcze coś innego. Chodzi do Dobra, ja to przepraszam, to ja nie chcę się wywyrywać, to czekaj, no. Nie, no to było tak, że to była ta dwuletnia i tam był film i teatr. No ja byłem na teatrze, koledzy byli na filmie. Zresztą tam tak naprawdę kabaretowo, bo tak naprawdę to wszyscy mnie kojarzą z kabaretem Na koniec świata. Aha. Ja jeszcze wcześniej mieliśmy taki kabaret, pamiętam, który założyliśmy właśnie z taką ekipą, z chłopakami, którzy byli na specjalizacji filmowej. Był taki klub filmowy Fossa i w tym klubie filmowym robiliśmy imprezy, no i wszyscy mieli taką chęć wyrażania się po prostu, że wychodzić na scenę i robić jakieś skecze, monologi. Bartek Mucha-Muszyński, który pracuje cały czas w jednym z supermarketów, już przeleciał przez różne działy, to też jest niesamowita historia, potem trafił do tego radiowęzła, no to on właśnie miał coś takiego naturalnego, no można powiedzieć, że był stand-uperem, jakby, no tak jak wy jesteście stand-uperami, pewnie gdzieś to wam w duszy grało, gdzieś zaczynaliście jedni tak, może jedni nie, jedni się tego może w trakcie nauczyli, bo chcieli to robić, ale on to po prostu ma. On nigdy nie wypłynął, ale on to ma, że on wychodzi i po prostu nawija. Nie? Super. No i mieliśmy coś takiego, że był taki kabaret Na koniec świata. Nie, tu jest kabaret Na koniec świata. Gazetka była wydawana i Bartek w ogóle wydawał taką gazetkę w szkole, która się nazywała Gazeta Inteligentna i tam absurdy, po prostu absurdalne różne rzeczy wrzucał. Do tego sam ją wydawał. Aha. No, chłopaki jeszcze filmy robili, bo to była specjalizacja jakby filmowa, więc tam zdarzało się gdzieś jeszcze u nich zagrać, coś zrobić. No ale głównie spotkaliśmy się na imprezach w tym klubie Fossa tak naprawdę i ludzie przychodzili, siadali, oglądali nas, pamiętam, no i zaczęliśmy robić taki jakby stricte, można powiedzieć, kabaret, który miał swoje programy tam, ale tylko w tym klubie Fossa i ktoś, pamiętam, nas zgłosił na pakę, a potem nas zgłosili jeszcze do, chyba, to był Ełk, był taki festiwal w Ełku jest. Coś było, Mulatka. Mulatka była i pamiętam, po prostu my pojechaliśmy na tą mulatkę. No byliśmy tak nieokiełznani, mieliśmy jakiś... Wtedy wszyscy występowali przy mikrofonach, wiesz, były trzy mikrofony z kablami, czy nie... I każdy... A który to jest rok? Poczekaj, żeby tak, no ja miałem wtedy, byłem rok po liceum, więc teraz mam 42 lata, nie, więc... O 38, no, tego spoko. No wie, więc to no. Jakby z matury nigdy tam nie byłem, więc... 1999? No jakoś tak. To znaczy, no to z 20 lat już temu, nie, gdzieś. No spokojnie. No spokojnie, przynajmniej, nie? 20 parę. Więc wiesz... To było niezłe jajo, że my po prostu mieliśmy takie skecze, ale nie było wtedy jeszcze mikroportów, nie? Więc połowy nas nie było słychać. Pamiętam, jak graliśmy ten skecz na scenie, to była parodia siłowni. I pierwszy raz jakby wtedy nie było, nikt nie przeklinał.
Nie było takiej, wiesz, nikt nie przeklinał w ogóle na scenie. To od jakiegoś czasu to jakby to się pojawiło, nie? Że kabarety, wiadomo, stand-up, no to jest zupełnie już coś innego, ale w kabaretach nie było takiej możliwości. I pamiętam, my wyszliśmy, zaczęliśmy robić taką parodię siłowni. Ej, kurwa, ej, ty Jurek, kurwa. No i tak, i że tam właśnie, jak, i oczywiście były jakieś gadki o czytaniu tej, pamiętam, poezji, te, no i wiadomo, jakieś takie rozmowy o filozofii, nie, i no, już nie pamiętam, i ci kolesie po prostu ćwiczyli, nie, była taka scenka. No i pamiętam, nigdy tego nie zapomnę, jak potem wzięli nas na taką rozmowę i pamiętam, to był pan, Fedorowicz. Fedorowicz, no. Pan Fedorowicz był w jury. Oj, to grubo. Oj, grubo było. No, grubo było. Powiem ci, tam z tego co pamiętam, był jeszcze ktoś był ze znanych kabareciarzy, bo to był ważny ten festiwal. On dopiero, jakby to były jedne z pierwszych chyba tych, z tego co pamiętam, edycji. No i pamiętam, że my tak siedzimy i to było też niezłe, że oni tak patrzą i nagle mówią, jesteście coś tam świetnie i tak dalej. No to jest właśnie to jest to poczucie humoru. I my zaczęliśmy myśleć, wow, no udało się, super, nie? I nagle okazało się, że oni jakieś kartki pomylili, że to nie o nas. I nagle ten Fedorowicz mówi, a nie, to kabaret na koniec świata, bo chuj wy wychodzicie. Nie, nie na koniec świata, tylko kabaret inteligentny. No. Bo chuj wy wychodzicie na scenę. No i pan... No i tam nas zmiażdżyli, nie? Ale powiem ci, ale nigdy tego nie zapomnę, że... Jezu, Fedorowicz, wiesz, się zjebał? No zjebał, no. Stary, to jest ból. Ja pamiętam, jak on przyszedł do klubu komediowego i ja go zapowiadałem raz przypadkiem, bo nie mieli kogo, mnie wzięli, a tak myślę, Jezu, przed Fedorowiczem ja jakiś kurde młokos, a on taki fajny, starszy pan, tak, inteligentny, tak. I stary, ja nie wiem, jak ja bym się poczuł. Nie, no stary, ja po prostu... Fedorowicz zjechał, kurwa. Ja po prostu... Bank bym nie zjechał, gdy zobaczył mój materiał. Uch. Ale słuchaj, to było niesamowite, że wiesz, że oni zawsze, że to tak było prosto w twarz, nie? I tak takimi mocnymi słowami, tak, nie? I jeszcze... Na chuj wychodzi na scenę, tak naprawdę? Pamiętaj, ja tego nigdy nie zapomnę, stary. To było dawno temu, wiesz? Ale to było niesamowite. Nie, to... Jakby, ale ja się bardzo cieszę jakby z tego. No. Znaczy z tego, nie mówię z tego, co nam powiedział, tylko z tego, że my jakby z takiej, wiesz, chęci... robienia czegoś, po prostu to robiliśmy, wiesz, bo to się może potem nie udawać. I to jakby w sensie takim, że do tego, wiesz, potem ja zauważyłem, że potrzebny jest też mega profesjonalizm, nie? No. Że to banda wariatów, jak gdyby, pozytywnych, to jest za mało, nie? Tak, tak, to prawda. To jest za mało, żeby, trzeba naprawdę zacząć ogarniać. I to była jakby grupa chłopaków, która, no nie potrafiła tego robić po prostu, nie potrafiła. Rozumiesz, ale zrobić miał rację. Ale jak gdzieś wychodziliśmy, to po prostu na przykład, wiesz, na jakiś wieczór czy coś, to naprawdę występów nie było końca przed samym sobą, albo była jakaś ekipa, Bartek zawsze wychodził przed i po prostu, wiesz, no pierdzielił. Po prostu jechał z monologiem, ktoś do niego dochodził, zaczęli coś, improwizacje jakieś i tak dalej, no to po prostu, bo to gdzieś w nas się działo, wiesz, i to było takie... No szkoda, że to się tak skończyło, no, ale jakby, się nauczyć, ale z drugiej strony okej. I powiem ci, że po latach, no. Bo tak mylą mi się te nazwy, ale dlatego też, że po latach zostałem zaproszony do kabaretu Na Koniec Świata i to już było coś takiego, że to było poczucie humoru i energia, jakby klimat, jakby... który przeżyłem będąc w Skibie, a z drugiej strony no to już był czysty, wiesz, profesjonalizm, nie? Jakby ludzi, którzy no jakby chcą to, wiedzą jak to też robić mamy swojego też reżysera, który to wszystko ogarnia,
A mieliśmy z tą, no, a, jakby agentkę też, która nas, wiesz, prowadziła sprzedażowo i tak dalej. To była już zupełnie, zupełnie inna sytuacja, ale, ale to wszystko, wiesz, było gdzieś podobne, nie? No. Podobne w tym, że to nie jest tak, że dobra, ja sobie teraz wymyślę, teraz będziemy mieli kabaret, nie? No, no, no. Albo dobra, a, albo ja teraz, no nie wiem, ja teraz będę stand-uperem, bo wiem, że stand-uperzy są fajni i ten, ja się to spróbuję, podczepię, spróbuję no. to zrobić, by... Można i tak, nie? Ale no, uważam, że to jednak musi gdzieś tam ze środka jakby wychodzić i ten kabaret na koniec świata, to też była przecież taka sytuacja, że oni wiesz, 8-10 lat jakoś tak się w tej piwnicy tutaj na w scenie Przedownik po prostu występowali, mieli swoje programy. Ja też nie wiedziałem, że to jest taka sytuacja, że tam programy czasami powstają w ciągu dwóch nocy, nie? O, te półtorej godziny co, takiego, tak, w ciągu dwóch nocy, no. Co ty gadasz? Że w pewnym momencie już pamiętam też, co po niektórzy jakby powiedzieli, już dość, nie? Szczególnie mówię... A co znaczy, że dość, że w sensie nie wytrzymali? No dość, że już jakby jest coś takiego, że to już jest, za mało czasu mamy na pewne rzeczy, nie? Że już po prostu, wiesz, każdy z nas jeszcze pracował, no bo jesteśmy aktorami, więc każdy tam jeszcze jest Solarz, pracuje w to. Jest tam Wojtek? No, Solarz, Wojtek Solarz, no wiesz, na początku Solarz. Zaczynał, to jeszcze był ta... Solarz to jest podobno konekcje. Ta... Potem, wiesz, no Paweł Domagała, nie chciałbym nikogo pominąć, ale Iza Dąbrowska, Paweł Koślik, Maciej Makowski, Zuza Grab... Bowska, tak, no. Agata Wątróbska, mhm. No, nie, no, ekipa, powiem ci, bardzo zacna, nie, bardzo zacna. Kto tam jeszcze? No, Michalina Sosna, jakby, no i to było coś takiego, że oni, no, występowali jakby długo w tej piwnicy. No i to też było tak, że my do tej telewizji, najpierw ja jeszcze do nich gdzieś tam trafiłem, też tak z nagła, bo Wojtek Solarz, pamiętam, robiliśmy film taki ofowy w tym w Rzeszowie i on mówi, ty słuchaj, bo ty byś tam do naszego kabaretu pasował i pamiętam, Paweł Domagała, jeszcze chłopcy zadzwonili do mnie i powiedzieli, słuchaj, bo pojutrze jest, czy tam za trzy dni, jakoś to był wtorek, środa, nie? No. A kabaret był w piątek czy w sobotę, nie? I to trzeba było się tak z nagła jakby powiedzieć, że okej, wchodzę w to. No i jak to ja zazwyczaj mam coś takiego, że najpierw wejdę, a potem pomyślę, w co wszedłem, wiesz? Zazwyczaj tak robię. Tu, no tak, a z drugiej strony, no, no może to dlatego, że jestem takim właśnie czasami aż za bardzo może miłym i uczynnym, że chciałbym każdemu, że tak powiem, wiesz, pomóc. Dobra i zła cecha. To jest dokładnie. I najpierw mówię, że okej, a potem myślę, kurde, w sumie po co ja w to wszedłem. Ale tutaj nie było takie, to jakby chciałem to robić. Żałuję, że to było nie, właśnie nie o to chodzi. Teraz będziemy prać brudy, nie. Wojciech, słuchaj. Nie chodzi mi o to. Domagała jest chujem złamanym totalnie. Dokładnie. Złamaliście mi życie, nie, jestem samotny, nie mam nikogo. Tak. Nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić. Tak, więc... tak, Wojtek właśnie wejdzie i będzie konfrontacja. Tak, będzie jak w tych programach. Tak, tak, w tych amerykańskich szczególnie. Tak, te zdrady czy coś takiego. Tak, jest coś takiego. Odejdź, przestań, zostaw. Wiadomo, że to większość wyreżyserowanych, ale... Ale tak, to znaczy, chcę powiedzieć, nie, że super właśnie, że to się tak wydarzyło, no. Tylko że ja po prostu nie wiedziałem, wiesz, że tam robota też jest tak na tyle wariacka, że po prostu spotykamy się i w ciągu, mówię, dwóch, trzech nocy robimy program, nie? To bo, jest tak szalone dla bo mnie. To było prawie co miesiąc był inny program, albo pewne tak, albo pewne tak, pewne rzeczy powtarzaliśmy, i to zazwyczaj była bardzo prosta zasada, że... zawsze były dwa dni w większości grania, nie? Mhm. Więc była taka sytuacja, że ewidentnie ten drugi dzień skecze, które były przegadane w ten pierwszy dzień, lepiej szły, ale improwizacja już gorzej, nie? No ta, to, co wyimprowizowałeś dzień wcześniej, to wiadomo, że to już jakby tego też się nauczyłem, że nie ma sensu jak gdyby czegoś powtarzać, bo to po prostu zazwyczaj nie siada, nie? No jak masz impro, to ono nie siądzie następnego dnia, no, nie ma opcji. Dokładnie, ale to jest szalone, stary, komicy piszą materiał, kurwa, rok? Godzinę? No stary, to było niesamowite, że jak my pojechaliśmy do telewizji, pamiętam robić kabaret, i ja tam z jakimiś takimi, no młodzi jacyś tacy kabareciarze, nie jakby
I pamiętam, wiesz, my tak chodzimy, a oni mówią, a co ty się stresujesz, tak? Ja mówię, no tak, no ja mówię, no ale przecież jesteś aktorem, no tyle to... Ja mówię, no ale się stresuję, bo mówię, wiesz, no mamy, raz ten sketch graliśmy, tak? A ja mówię, a wy co się nie jakby dla was to luz? Oni mówią, nie, no wiesz, no my też gramy, no ale my zanim zagramy sketch w telewizji, to ten sketch jest ograny ileś, wiesz, razy, nie? Ileś dziesiąt razy, więc my to mamy przepróbowane, my wiemy, gdzie się będą śmiali, gdzie się nie będą śmiali. A my byliśmy po prostu takimi wariatami, że my na przykład jak w większości graliśmy skecze, wiesz, w programach telewizyjnych, naszych skeczy, bo nie mówię skecz, który jest przygotowany specjalnie na tą okazję, no to wiadomo, że on jest wcześniej, no ale stary, to my mieliśmy czasami raz, dwa razy to przećwiczone, nie? Podoba mi się, że przed chwilą mówisz, że o profesjonalizmie, w jaki wyszliście tutaj i nagle po trzech razach gracie w telewizji, on takie, kurwa, nie! Nie, to jest coś takiego, nie gracie że... w ten sposób, ale no jakby, jeżeli to działało... Wiesz, działało nam, to znaczy to też było to, że no jednak tutaj byliśmy, wszyscy są jakby profesjonalistami, z racji zawodu, który też uprawiają. Nie? No tak, i czasami oczywiście. Zdarzyło się coś takiego, że no dobra, trzeba po prostu, no może jakbyśmy, wiesz, uprawiali sam kabaret, bylibyśmy tylko kabareciarzami, to też o to chodzi. To by było zupełnie inaczej, nie? No bo byśmy tylko temu poświęcali swój czas i tylko na tym się skupiali, że trzeba zrobić właśnie program, że trzeba właśnie jeździć po Polsce, grać. My nie robiliśmy czegoś takiego, bo każdy z nas tak naprawdę jest aktorem i pracował. Jakby w tym czasie robił jakiś film, czy w teatrze próbę, czy coś i teraz wiesz, no trudno nam się było czasami nawet zebrać. No, fizycznie, ale to nie znaczy, że jakby to nie było profesjonalne, to po prostu było wariackie dlatego, że każdy miał, wiesz, coś na głowie akurat w tym momencie. No nie, no kumam, że jesteście na pewno poziomie. Wojtek Solarz wtedy, pamiętam, miał na głowie taką chyba szlafmycę. Jezus Maria. Musimy się kurde jakiś film. Dobra. Od początku jedziemy. Wracamy do początku. Nie, ale. Nie, słuchaj, ale. Mi się twoje reakcje. Nie, bo tak mówię, poważnie, jakby jeb, jeden żart i koniec. Ale jedziemy od początku. Ten. 78 się urodziłeś. O Jezus, to co? Od samego początku. No bo ten podcast jest o żarciu gruzu, zanim będziesz pracował, a nie kurde, już jak chodzisz, nie masz czasu na granie, bo jesteś tak rozchwytywany, kurwa. Dobra, tylko... to lećmy. Ja będę mówił teraz mniej, a ty trochę więcej. Nie, bardzo dobrze, to mi się podobało, od razu wjechaliśmy na grubo. Bo mi się podoba, wszedłem na twoją Wikipedię i pierwsze zdanie rozbawiło mnie od razu, bo to brzmi, jakby ktoś cię roastował na Wikipedii. wiem, pierwsze zdanie o tobie brzmi: pięciokrotnie bezskutecznie zdawał na wydziały aktorskie. W 2006 ukończył studia na wydziale lalkarskim we Wrocławiu. Wszystko się zgadza, co jest najlepsze. Co jest najlepsze? Pamiętam, moja była, znaczy, dziewczyna. Bierzemy brudy wszystkie, tak? Znaczy, w sensie... To ona to... Nie. Redagowała. Może jeszcze raz, chodzi mi o to, że powiedziała mi, pamiętam, że no, zobacz, co jest napisane na Wikipedii, może można by to jakoś zmienić, czy coś, no bo to jest taki... A ja miałem coś takiego... No w sumie, no ale tak było, no z drugiej strony ja rozumiem, no mogłoby to lepiej brzmieć, no ale okej, no ja jakby nie będę się na razie tym zajmował. No jest też napisane, że zdobywca nagrody drugoplanowej jakby... Tak, z pana T. Więc jest jakaś... Jest napisane, to prawda. Jest jakaś równowaga, rozumiem. Jest, ale... Bo jakby było tylko to, jest od razu może bym się chciał to zmienić od razu, nie? Jakby cię na roastę zapraszał, to bym przeczytał ciebie z Wikipedii. Ale widzisz, tak jak... Opis. No właśnie, no, tak jak mówisz, że chcesz rozmawiać o prawdzie jakiejś, no to jest prawda, no jakby. No tak. I to jest super. Właśnie chciałem, bo ja zazwyczaj sobie wypisuję rzeczy, co ludzie robili. Jak spojrzałem na twoje dokonania aktorskie od 2000 roku, czy to nawet 99, stary, tam było, to jest galeria, kurde, wszystko. Tam masz klauna mordercę, chłopak, sprzedawca, facet, turysta, tam znajomy tego, kurwa, fryzjer, wszystko. Znajomy tam znajomego, tak, fryzjera, no tak. Tak, jakiś sprzątacz zwłok. Sprzątacz zwłok, też gdzieś coś takiego. To był chyba... To chyba był serial Bodo. Nie, to był serial Bodo. Bodo, okej. Nie był u Bodo Coxa, bo u Bodo Coxa też grałem, ale... To mi się skleiło, sorry. No nie ma problemu. To zaczynam od początku. Dobra. Czekaj, kończysz liceum. Gdzie się urodziłeś w ogóle? Ty jesteś z Wałbrzycha, nie?
Bo tam nie, z Głogowa. Głogowa, a gdzie to jest? Wiesz co, no to jest też Lubin, Legnica, Polkowice, to są tamte, okay. Wiesz gdzie to jest? Mniej więcej. No i potem tam masz Wrocław właśnie, no. Jelenia Góra. Tam, fajne okolice. Tylko, bardzo fajne okolice. No takim, wiesz, miasto typowo górniczo-hutnicze, no. No, no, jakby no. Tam wydaje mi się, że był też gruby miszmasz i wszyscy z Polski gdzieś tam, a szczególnie z Kresów Wschodnich, wydaje mi się. A przesiedleńcy, tak? No i wiesz, no, tam była gdzieś praca, no, jakby więc moja rodzina tam trafiła. A wydaje mi się też jakby z takich gdzieś względów, no mhm. I to było, tak jak mówię, to jest miasto, gdzie jest właśnie bardzo dużo górników i hutników i aktorów jakby. No. ale też się zdarzają aktorzy. A skąd właśnie pomysł? Jakby, jeżeli z takiego środowiska nie powiedziałbym, że aktorskiego, nie? Że to nie jest tam, w Bohemie, tam w Taborze jeździcie i no nie. nie mamy żadnego taboru, ale no już o tym kiedyś mówiłem. Niektórzy moi znajomi mówią, może to są geny ciotek, bo ostatnio byłem u mojej ciotki, no. Czyli siostry babci. Gdzieś nawet tutaj zapisałem, że ja to nigdy się nie znam, ale ojca stryjeczne siostry. Tak mi ciocia powiedziała, Krysia. Przygotowany do wywiadu, nie, zdania, akurat to ale... zapisałem, no. Zapisałem sobie, bo nigdy nie wiedziałem, jaka jest koligacja. Chodzi o takie tancerki rowiowe Loda i Zizi Halama, które tańczyły w rewii Morskie Oko, wiesz, razem z Tomaszem Olsza Tomasso. Hangowały się, można powiedzieć, z językiem młodzieżowym, z Eugeniuszem Bodo, Adolfem Dymszą. Wow. I to... No, więc to jest taka jakby sytuacja, że tak jak niektórzy mówią, może to gdzieś jednak z tych genów poszło, bo powiem ci, że no to jakby zawsze we mnie jakoś siedziało, nie? To jakby może trochę też, nie wiem, jakieś geny właśnie, mówię, ojca, mama też lubi jakieś artystyczne jakby rzeczy, nigdy nie w tą stronę jakoś nie poszła, ale też się teraz bardzo cieszy, że spełniłem jakieś też marzenia poniekąd jej, to znaczy w takim sensie ona mi nigdy o tych marzeniach nie mówiła, to były może jakieś bardziej ukryte marzenia, w sensie, że lubiła śpiewać, czy wiesz. Fajnie, no czyli co, czyli masz po liceum pragnienie zostania aktorem, czy w trakcie liceum? W trakcie próbujesz? W ogóle szkoły, bo ja byłem, no. Wiesz, mam małolatem, no to pamiętam, że przychodziła pani na przykład, to znaczy na lekcji wiadomo było, że będzie jakaś ta, jak to się tam nazywa, no jak są jakiś dzień nauczyciela, czy tam, wiesz, to będzie jakaś impreza, w sensie albo gala, nie, na tej zasadzie. No i zawsze było coś takiego, że pani przychodziła, kładła jakby przede mną wiersz, nie? Jakiś, mówiła, tutaj Sebastian, ty się nauczysz, ktoś tamten, i bardzo często padało na mnie. Fajnie. Więc ja po prostu uczyłem się tego i mówiłem to, i ludzie jakoś tak się jakby śmiali, nie? Więc tak... Śmiali się? Ale mieli się tak, śmiać? No wiesz co, nie wiem, nie pamiętam już tego, tylko pamiętam, że jakieś takie pozytywne zawsze jakieś emocje były, nie? No. Że jak pamiętam, graliśmy na takiej wewnętrznej imprezce w szkole, a potem już nauczyciele, wiesz, było coś takiego, że byłem przeprowadzany na godzinę 18 z kolegą, graliśmy Szczepcia i Tońka, co było Szczepcio i Tońko, taka, nie wiem, czy nie mam taka pojęcia, o czym para ze wschodu, oni w filmach występowali, Szczepcio i Tońko, śpiewali piosenki, Lwowiacy, no. I my występowaliśmy jako Szczepcio i Tońko, i tam Szczepcio, Tońko, śpiewaliśmy piosenki, bla, bla, bla. Robiliśmy taki mały występ, no. Przygotowany wcześniej przez panią nauczycielkę. No i potem oczywiście dziękujemy, do widzenia, więc mamy nas zabierały do domu, a tam już było, szygi, 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 bo, nie? No i nigdy tego też nie zapomnę, że byliśmy takim... No, że jak to robiłem, to dobrze się czułem, nie? To znaczy, potem zacząłem mieć problem z jakąś taką tremą, pamiętam, z tym, że nigdy tego nie zapomnę, że miałem taką ciętą, ostrą panią z języka polskiego w podstawówce,
I ona mi, pamiętam, właśnie dawała jakieś teksty i chciała, żebym występował w tych konkursach recytatorskich. Super. No i też było okej. Okay. I też pamiętam, była taka sytuacja, że tak stałem, mówiłem prozę i to już wtedy miałem jakiś taki rodzaj tremy. I ona, pamiętam, w środku miałem powiedzieć wiersz i ona taką kartkę trzymała mi przed sobą, żeby mi dla przypomnienia. Wiersz. Ja po prostu byłem tak stremowany, no wiesz, nie miałem tego materiału tak bardzo może mocno przygotowanego wtedy. No i było coś takiego, pamiętam, już zapomniałem o tym wierszu, zapomniałem w ogóle tekstu, nie? Jak zapomniałem tekstu, to po prostu nie wiedziałem, a jak zapominałem tekstu, to zacząłem improwizować tak, że to nie miało z niczym, kurwa, nic wspólnego, rozumiesz? Tylko był strach i było, wiesz, jak to ja mówię, ja sadzone na oczach i wymyślanie, dopóki się znowu nie wskoczy na tory, nie? Naprawdę? No naprawdę, i pamiętam wtedy, była taka sytuacja, że dostałem wyróżnienie, pomimo tego, że tam zapomniałem i było widać, że ja zapomniałem. To znaczy, no bo jeśli mówisz powoli, wiesz, masz to poukładane i nagle, wiesz, no jesteś dzieckiem, no to od razu po tobie widać, jak zapominasz i nagle oczy masz rozlatane, że to nie było przygotowane. No i miałem taką sytuację, pamiętam, że wtedy nigdy tego nie zapomnę, że to się we mnie tak zapisało mocno jako taki stres, nie? Że jakby występuję i zapomniałem tekstu, nie? Ale pamiętam, wtedy dostałem wyróżnienie jakieś za to. No i potem, mówię, było tak, że występowałem. Potem sam poszedłem do takiej grupy teatralnej. W szkole, to jest średnia cały czas szkoła. Tak, mówimy o szkole, to znaczy o Domu Kultury w tym momencie, bo to było, wiesz, przy Domach Kultury. No i tam też robiliśmy jakieś pierwsze przedstawienia, pamiętam takie. No i potem już miałem taki, wiesz, pomysł, że no ja będę zdawał do szkoły teatralnej, nie? No, a że wychowałem się na kinie, bo moja babcia ze strony właśnie ojca pracowała, wiesz, też w kinie objazdowym. To, czyli jest to tabor. Babcia, no, jest. Więc po prostu wysłała mi, wiesz, mi bilety, nie, jakby. Super. Takie wysłała mi bilety, pamiętam, takie za złotówkę były, 5 osób wchodziło, albo po 2 osoby na przykład za darmo. I to, wiesz, to było coś takiego, jak się wychowałeś w 4-piętrowym bloku. No, przepiękne dzieciństwo, to muszę powiedzieć, że naprawdę w takiej grupie, w takim bardzo pozytywne, to znaczy każdy coś miał i każdy dawał coś komuś innemu, nie? Aha. Że dwóch, pamiętam, kolegów miało na przykład wideo, nie? Jeden kolega miał komputer ZX Spectrum, to do niego się chodziło na gry, do nich się chodziło na pierwsze filmy typu Szwedki w Bawarii, nie? I wiesz, z czerwonym, że tak powiem. Byłeś cały czerwony, nie wiedziałeś, że coś się dzieje z tobą, bo koleżanki też oglądały. Ja akurat byłem najmłodszy, bo to zawsze ci starsi koledzy, nie? I coś, czułeś, że coś w brzuchu się robi gorąco, ale nie wiedziałeś, o co kama, nie? A one tam na sianie jakieś takie tam akcje, ten... Nie, no były jaja po prostu i każdy Szwedki w Bawarii. Nie wiem, dlaczego Szwedki w Bawarii, ale okej. Okay. Niemki w Bawarii jeszcze... Albo Niemki z Bawarii. Boże, Szwedki w Bawarii mi się bardziej podobają. A robiliście to tak, że przywinęliście dokładnie co do tej sekundy, żeby odłożyć z powrotem kasetę? Czy to była wasza kaseta? To już nie pamiętam, bo to koledzy się tym robili, zajmowali. Nie. Ale wiesz, każdy, jak mówię, coś miał i ja miałem te bilety, nie? I zawsze było coś takiego, że jak te bilety już, wiesz, babcia mi przysłała, no to ja wtedy, on tak, to pamiętam, było tak, do dzisiaj Marek, Tomek, Rafał, no to Grzesiu, nie, ale Grzesiu w następnym miesiącu, nie? I Grzesiu, no dobra, to ja w następnym, no bo wiesz, nie wszystkich można było wziąć, niestety, nie? Więc było takie, na takiej zasadzie i chodziliśmy do tego kina Jubilat, w kinie Jubilat były, no bo leciał, powiedzmy, to było takie kino, gdzie leciało wszystko, bo obok był Dom Kultury i był DKF. Mhm. No i tam inni koledzy, wiesz, na DKF chodzili, na przykład, pamiętam, poszedłem na film Kika Pedro Almodovara, nic nie zrozumiałem, nie, ale czułem się dobrze. A obok, wiesz, chodziłem na Gamerę, na
na, te na tych wszystkich Critersów i inne rzeczy, Krokodyla Dundee i Robocopa. Na Robocopa mnie akurat nie wpuścili, ale... alternatywnego. Ale nie, na Robocopa, to super film. No tak, ale właśnie była taka sytuacja, że za mało lat miałem, bo tam od 18 było to od 18, nie? Wiesz o co chodzi? To jest Verhoevena? No, ja już nie pamiętam, kogo jest ten Robocop, ale świetny, tak. No w każdym razie, jak pamiętam, nigdy nie zapomnę, mogłem nie żyć, bo była taka kolejka i prawie mnie ludzie zdusili, więc po prostu resztkami sił, bo już mi oddechu brakowało, zacząłem się drzeć i rozpychać, bo taka była stary kolejka w kinie po bilety na Indiana Jonesa. Fuck. No. Czyli to w sumie to ma sens, że chcesz być aktorem, nie? Że tam, no wiesz co, to właśnie o to chodzi, zaszczepiony, że tak. Zaszczepiony, że to było jakoś tak, że teraz, no nie wiem, nie szukam jakiegoś też czasami planu B, myślę o tym planie B tak naprawdę. O planie czym? No planie B, w sensie tym, czy możesz coś robić poza, jakbyś musiał zrezygnować na przykład, albo cokolwiek by się stało z zawodu, ale nie? Jak patrzyłem na twoją... Nie chciałbym rezygnować, oczywiście. No, właśnie, dlatego mam zapytać to, bo no. Twoja jakby portfolio jest takim jakby manifestem uporu, takiego, że kurde, napierdzielasz rok po roku i jakby miałem takie, teraz plan B, jakby kurwa, po tych 20 latach napierdalania? Wiesz, takie, no to... O czym ty gadasz? Wiesz co, nie wiem, bo znaczy chodzi mi o to, że no nie, oczywiście, że jakby nie, bo kocham to, co robię, wiesz, jakby no. Mi się jakoś udało, jeszcze uważam, że jestem jednym z nielicznych szczęściarzy na tym świecie, który robi to, co kocha, stary, no. Naprawdę, i dostaje jeszcze za to jakieś pieniądze, za które może żyć. Bo to, wiesz, to też o to chodzi, nie? No, I wszystko się zgadza i teraz jest tylko kwestia tak naprawdę otrzymywania propozycji i też pewnego rodzaju wyboru, nie? Czasami jest coś takiego, że czegoś nie zrobisz, dlatego że ci się po prostu terminy nałożą i to też jest, ale to jest jakby to, no. I szukania w tym cały czas to nowych rzeczy, wiesz, jakby jak dziecko trochę, no. Ja ostatnio jak robiłem taką reklamę, której jeszcze nie ma, z taką ekipą z Traktor, to jest taka ekipa producentów i jeden producent i kilku reżyserów z pochodzenia są Szwedami. No, zrobili, no to jest taka grupa, która jest znana, jeśli chodzi o świat reklamy, to, czy teledysków, to oni robią bardzo odjechane, wiesz, jakby rzeczy. Od lat, nie? I oni wypłynęli na takich reklamach właśnie MTV, czy no bardzo dużo rzeczy, która w świecie reklamowych jest postrzegana za kultowe. I chodzi o to, że jak oni pojawili się na planie, nie, to jest coś takiego, jak patrzysz na reżysera, operatora, producenta. Oni pracują te akurat bardzo blisko, wiesz, akurat z kamerami, aktora i taka reżyseria, wiesz, cały czas, że stanki. One more time, I'll go. I wiesz, no tak no. Są zapaleńcami, nie? I to ja lubię coś takiego, nie? Ja lubię patrzeć, tak jak słucham na przykład Martina Scorsese, czy słucham, wiesz, Quentina Tarantino i wielu innych, jak oni pracują, to wiesz, to jest jak dzieci, którzy mają zabawki. Aha. I po prostu mogą się bawić, nie? Ja tak jakby... To mi się gdzieś jakby podoba i cieszę się, że mogę coś takiego mieć. I cały czas się staram, stary, tego jakby nie zgubić, nie? No to skąd ty myślisz? Żeby nie przyjść po prostu i powiedzieć, no dobra, jak ja wiem, jak to zagram, posłuchaj, ja tam wejdę tutaj, tak, zrobię to i to. No. To nie jest ta robota, nie? To jakby to cały czas jakby zaczynanie w kolejnego filmu, to zaczynanie jakby wszystkiego na nowo trochę, nie? No to skąd ty myślisz o planie B? Co to za... Nie, no to jest coś takiego, że zawsze jest jakiś taki wewnętrzny strach, wiesz, jakiś taki wewnętrzny lęk. No, że po prostu nie masz takiego lęku, że... Mam, oczywiście, że mam. To właśnie mówimy o lękach, nie? I to jest ten lęk. Tak, że na przykład coś się wydarzy, że coś nie wyjdzie. Jakby, tak jak ja, wiesz, czasami... Gdzieś tam, wiesz, sobie myślę o tym, to zaraz sobie myślę, ale zaraz, no, od momentu, kiedy wyszedłeś ze szkoły, no.
Czy otwierałeś na przykład Ubojnie Bydła w Czerniewicach, czy po prostu grałeś w jakimś... Kiedy mówisz o prawdziwym wydarzeniu. Mówię teraz o prawdziwych wydarzeniach. No naprawdę. W takich, no, o różnych rzeczach, nie? Ja to zapiszę, to chcę do tego wrócić. Mów dalej. No, ale... ja już nie powinienem do tego wracać, ale, tak? Ale dzisiaj jest temat, mówiłeś o gruzie, więc... No, to właśnie, to jak mamy ten podcast o gruzie, no to jak mam... No bo wiesz, bo teraz mówisz właśnie o tym, że jest piękny, że ten, ale mi chodzi o to, że nie zawsze tak jest, że ty kończysz liceum i idziesz do bibliotekarzy, do skiby. Do skiby, no. Rozbawiło mnie ten, ja wiem, to są niegodne, ja jeszcze nie rozumiem, jak te fotele zrobić, żeby się nie opierały, nie umiem tego zrobić. Chciałbym się tak, wiesz, wyłożyć, bo a mnie jest tu tak dobrze. Stary, kurwa. Zaraz, patrz, to jest tak, że możesz sobie wyłóż się i możesz sobie to do tyłu, o, tak? O, fajnie, o, i zaraz, o taki, stary. No patrz, stary, o. Kurwa, wiesz, jak królowie. Teraz jest dobrze, dobrze, no jest dobra. Bardzo dobrze. Nie widzę twojej twarzy przy tym kółku, nie, zróbmy ale... tak, okej, okay, mówmy, no. No, więc właśnie mi chodzi o to, że no nie zawsze jest tak pięknie, że teraz już właśnie sobie zapisałem, że robiłeś dużo fajnych rzeczy, ale do tego też dojdziemy, tylko że co się dzieje po liceum, nie? Że idziesz gdzie? Do Łodzi, do Katowic, do Warszawy na PWST, na którą próbujesz się dostać? Znaczy na wszystkie się próbowałem, poza Warszawą, mhm. Bo byłem na początku, wiesz, zdawałem tylko do Wrocławia, bo tam miałem najbliżej. Potem jak już się dowiedziałem w ogóle, na czym te egzaminy polegają, nie? Że, no. Że po prostu jak co trzeba jakby tak naprawdę jak mieć, wiesz, przygotowane, chociaż czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża z jakiegoś małego miasteczka, czy z jakiejś przecież wioski, nie ma pojęcia, jest mhm. Wysłany z czterema tekstami i się dostaje, więc to, no tylko na przykład ma, wiesz, nie ma krzywego zgryzu, nie? Nie ma dolnych zębów zachodzących na górne, nie? Czyli odwrotnie. I dwie dwójki, nie? I potem pani mówi, no, pan Bóg dał panu po prostu na dole o jednego zęba więcej. No, czasami tak jest. No tak. Co ty gadasz? I ty poszedłeś na egzaminie tak wtedy... No tak, no miałem taki, wiesz, no nie wiedziałem o tym, potem jak wiesz, już tyle razy to opowiadałem, że to jakby olej to. Też jakby jak olewamy to, olej to. Jakby nie ma co, no. Chodzi o to, że po prostu zgryz jest też ważny. No oczywiście, jakby, tak, wiadomo, no, dykcja. Dykcja i tak dalej, więc... Więc zdawałem w różne miejsca. Nie zdawałem do Warszawy, bo tutaj zawsze miałem coś takiego, że jak do Warszawy, ja do stolicy, to taki wow, nie to. A z drugiej strony sobie po prostu tam wiem, że przyjmowali tylko do 21 lat, chyba był taki okres czy coś takiego, że tylko wiesz, 2-3 lata po szkole brali, a już później nie. No, jakby. No, no. A tak zwane, się śmialiśmy zawsze, mówiliśmy tak zwane spady, czy tak zwanych charakterystycznych, różnych ten. Bardzo dużo zdolnych ludzi, naprawdę zdolnych aktorów, którzy grają teraz mnóstwo rzeczy, są na przykład po Wrocławiu, bo tam zawsze było coś takiego, że no, wiesz, że tak jak się mówiło, że Warszawa, no to właśnie młodzi, w Łodzi to wszyscy ładni, pobudowani i tak dalej, a w Warszawie to... We Wrocławiu, tak. Nie, Kraków to jeszcze byli, wiesz, uniesieni, wiesz, Kraków. To artyści, nie? Tak. Jakby takie było. Tak się mówiło. A we Wrocławiu... Eryk Lubos, Arek Jakubik, Robert Więckiewicz, no zobacz, jacy to są aktorzy, nie? No Więckiewicz też, no. Ale Jakubik to też faktycznie taki. Więc mówię o pewnej charakterze, że to nie są chłopcy z Wołga, nie? Nazwijmy to. Kumam. Czyli co, podchodzisz do pierwszego egzaminu, mówią ci dziękujemy, co robisz dalej? Co robi policja? No co, jesteś co chłopakiem, robię, no. Który został odrzucony przez tak, zostałem odrzucony przez szkoły, więc trzeba było gdzieś studiować, bo był moment, wojsko. Okres wtedy, że wojsko, nie? Więc po prostu... Wiadomo było, że trzeba było jakoś przed tym wojskiem. No nie chciało się iść do wojska, no gdzie? Więc po prostu no studium właśnie jak pamiętam zdawałem do tej szkoły, to kolega, który już był był wtedy chyba na wydziale lalkarskim, taki zresztą Michał Sitarski, potem który się dostał do Krakowa. I skończył krakowską szkołę,
Pamiętam, że on, siedzieliśmy gdzieś chyba na wzgórzach partyzantów, czy coś rozmawialiśmy, o, ja się wtedy nie dostałem do tej szkoły, i on mówi, słuchaj, jest taka szkoła studium animatorów właśnie kultury i bibliotekarzy, nie? On tam był, nie? Chyba no. Rok, czy... No i wiesz, no to jak posłuchałem, że jest coś takiego, no to trafiłem tam i trafiłem tam do grupy tej bandy całej, tych wszystkich, którzy zdawali potem do tych szkół po roku. No. Niektórzy się dostawali, a niektórzy, wiesz, przychodzili dwa lata tam, nie? I ja tam we Wrocławiu, wiesz, spędziłem dwa lata. Czyli po roku znowu próbujesz się dostać do tak, do tak, studium, tak, 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 do szkoły. Potem pojechałem, pamiętam, do Krakowa z ówczesną moją dziewczyną. I tam studiowałem na UJ-cie zaocznie filmoznawstwo. Czyli po dwóch latach jedziesz ten, dobra. No, tak, no. Jadę też tam. No i potem już jest taka sytuacja, że pamiętam, zdaję i do Łodzi, i do Wrocławia, i do Krakowa. No i wtedy już jest tak, że w Łodzi pamiętam wtedy, już czułem, że wtedy jakoś tak dobrze idzie na tych egzaminach. No i w Łodzi przeszedłem jakby wszystkie etapy. Wybrałem ostatecznie Łódź, już nie jechałem ani do Wrocławia, ani na drugi etap do Krakowa. Bo trzeba było wybrać, więc... A, bo to było w tym samym terminie? Czy tak, coś? Bo to są w tych samych terminach czasami. I potem się wszystko nakłada. I niektórzy na przykład mają, że się dostają do dwóch szkół i mogą sobie wybrać, nie? Albo na przykład, wiesz, zdajesz do jednej i nakładają ci się egzaminy w drugiej. No i teraz musisz, wiesz, to już wybór, nie? No ja zawsze marzyłem o tej łódzkiej filmówce, więc... więc wybrałem Łódź. No i byłem pierwszy pod kreską. No i wtedy pamiętam, Jan Machulski brał rok. No i nie udało się, no więc z moim kolegą, który też się wtedy nie dostał, on mnie namówił na to, żeby, wiesz, zdawać na te lalki, no i pojechałem na te lalki, na ten egzamin, tak wszedłem i tak zdałem i tak już zostałem tam, wiesz, 4 lata. Płatna szkoła, czy nie? Czy to jest nie, nie, no to jest państwowe, bo to jest, tak jak mamy Białystok, jest filią szkoły warszawskiej, tak Wrocław jest filią szkoły krakowskiej, krakowskiego PWST, nie? Więc wydziały zamiejscowe to się nazywa. Wydział zamiejscowy, wydział lalkarski. I ty jesteś lalkarzem z wykształcenia? Z wykształcenia, tak. Tak. Co wy tam się uczycie? Jakby? Uczymy się jakby większości tego, co, czyli podstaw, których uczy się w każdej szkole jakby teatralnej, bo to jest normalne, nie? Że wszędzie muszą być jakieś podstawy. Musisz jakoś, wiesz, stanąć na nogi, żeby wiedzieć, jak operować słowem, jak operować ciałem, ruchem, jakby, więc też są dramatyczne zajęcia, ale na drugim roku jest bardzo dużo też technik lalkarskich, nie? Czyli jest pacynka, jest potem kukła, gra aktorska, nie ma się czego śmiać. No i są potem mieszane różne, wiesz, techniki, w sensie potem jak już byłbym na przykład w teatrze lalkowym, no to wiadomo, że lalki są różnie konstruowane. Czasami dwie osoby na przykład prowadzą lalkę, albo czasami lalka jest taka, a nie inaczej jest skonstruowana. No, całe Muppet Show, to jest po prostu, są lalki, nie? No, no. Całe, no, Hanna, jak on, no mówię o... Ten gościu, który ma tak, no to przecież wszystko wypadło mi nagle, kurczę, ja z głowy Han... No nieważne. Możemy wygooglować, jak czasami tak, czasami bywa, że ucieknie jakieś nazwisko ważne, w ważnym momencie. No i wiesz, granie na przykład marionetkami. Marionetki właśnie. No to ja zawsze się denerwowałem, że mi się te kable plączą i wiesz, stres był, nerwy na egzaminie. Najlepszy byłem właśnie, gra aktorska to się nazywało, czekaj, bo była kukła. A było jeszcze jawajka. Jawajka to jest coś takiego, że tu masz tak jakby głowa lalki jest umieszczona na takim kołku i tu trzymasz kołek i no. Jakby ruszasz, wiesz, głową, a lalka ma przyczepione jeszcze dwa tak zwane gabity, czyli ręce. I tu po prostu, wiesz, operujesz rękoma, ale a tutaj operujesz głową, nie? No. Jest szaleństwo, znaczy wspaniałe, ale jakby... Wiesz co, jest w tym ciekawe, w tym coś bardzo ciekawego też dlatego, że wyobraźnia twoja jakby inaczej jakby zaczyna na początek pracować, nie, niż to się gdzieś robi w takim klasycznym jakby teatrze.
No wiesz, no, podaje się zawsze taki przykład jakby no, Janusza Gajosa, który też był, przecież on był w Teatrze Jana Dormana. Jan Dorman, też był lalkarzem? No tak, przez moment był. On był w szkole... Hanson? On nie jest ten od Muppetu? Tak, Hanson. No. I Jan Dorman to był bardzo, bardzo znany i reżyser, i lalkowy w Polsce. W Będzinie był dyrektorem bardzo długo teatru i tam właśnie trafił też Janusz Gajos, który jakby no, zaczynał jakby no jest dobrym aktorem, może powiedzieć. No, świetnym, całkiem okej. Tak. I on jakby kiedyś też gdzieś czytałem jakiś wywiad, że on tak samo właśnie mówił, że jak w te lalki tak wkłada, jak gdyby trochę buduje na, jakby też te postacie na tej zasadzie, że jakby patrz, wiesz, no bo lalka jakby jest, trzeba ją ożywić, nie? Tak. Więc musisz jej dać wszystkie te cechy, która na tej zasadzie, jak ona jest zbudowana i to jest też coś takiego, że budowa postaci też można tak budować od początku, nie od zera. Jak ona się rusza, kim ona jest, jak ona reaguje, jak wiesz, jak mówi. A ty też korzystasz z tego? Trochę tak. To znaczy, wiesz co, ja korzystam bardziej z podglądania ludzi. No, może podglądanie to złe słowo, no wiem, bo to może być tak z obserwacji. Jakby, wiesz, i lubię też dokumenty oglądać na przykład. Lubię jakby... No, na przykład teraz potrzebowałem się zainspirować do czegoś, wiesz, obejrzałem sobie i lubię też kino gangsterskie, więc obejrzałem sobie Narcos na przykład. Mm-hmm. A potem obejrzałem sobie też Baronów narkotykowych, nie? Tam jest taka seria, no i taka dokumentalna bardziej, mm-hmm. która mówisz na przykład o Pablo Escobarze i porównuję sobie też, wiesz, jak z rzeczywistością też trochę, żeby zobaczyć, a z drugiej strony czasami widzę na przykład, wiesz, no tak różnych ludzi, którzy, ja mówię, nie mówię już o aktorach, nie, samych, tak. Tylko no właśnie w tych dokumentalnych takich, wiesz, historiach, gdzie oni się wypowiadają, gdzie, to jest niesamowite, no jak jesteśmy różnorodni, nie, no, i potem staram się gdzieś tam, jak mogę, jakby z tego skorzystać. Wiesz, na moment widzę, jak ktoś no jak mówi, nie? No tak jak mówię, tak jak ja na przykład mówię bardzo, bardzo szybko emocjonalnie, ale są ludzie, którzy mówią, wiesz, bardzo powoli, no, bardziej legato niż staccato, dokładnie i tak dalej, więc... Ale trochę gruzu przerzuciłem, powiem ci. W tej szkole na lalkarstwie? Tam byłeś wtedy? No nie, tam też mówię, nie, ale w trakcie. No powiem ci, że miałbym szukać, wiesz, takich różnych historii, takich, gdzie można powiedzieć, wiesz, płaciło się frycowe, to sporo ich było. No, czyli rok po roku... Rok w rok lecisz do każdej innej szkoły. Bo to jest YouTube, bo oglądałem Wojewódzkiego i Wojewódzki mówił, że sześciokrotnie. No sześciokrotnie. A tu jest napisane pięciokrotnie, czyli ile razy zdawałeś? No wiesz co, no kurczę, to tak naprawdę nie jest to do końca policzalne, bo... tyle tego było? Nie, no tak mówiąc szczerze, to nie jest to do końca policzalne, bo ja bym musiał teraz wiedzieć, jak... poczekaj, ja dostałem się, jak miałem 24 lata. No to wychodząc z policeum, ileś masz? 20, 19, tak? 19, no. 19, no. No to powiedzmy te 5 lat zdawania jakoś tak wyszło, ale 5 albo 6, prawda? Ale tak naprawdę, wiesz, ilość szkół jeszcze. W jednym roku zdawałem tylko do Wrocławia, nie? W kolejnych zdawałem na przykład do Wrocławia i do Krakowa. W ostatnich już latach zdawałem do Wrocławia, do Krakowa i do Łodzi. Więc trochę tych egzaminów było, no, tak kurwa, naprawdę. No dużo. Jak ty się czułeś, jakby rok rocznie mówiąc ci... Stary, nie wiem. Panie Sebastianie, bardzo dobrze, ale zapraszamy. Ale zapraszamy ponownie. Tak. Wiesz co, no, jak już się dowiesz, jak to jest... No. Że jest taka sytuacja, że niektórzy też zdawali po 4 razy, po 3 razy, po 2 razy, wiesz, że różne rzeczy się na to składają, nie? No. Nawet się śmieję, że nawet nazwisko na S, no bo jakby oczywiście zazwyczaj było tak, że egzaminy są od rana, nie? No.
No to najpierw wchodzą A, B, i chyba że na drugi dzień wiadomo, i wtedy za no. I chodzi też o pewnego rodzaju zmęczenie. Chodzi o to, kto po tobie wejdzie, kto przed tobą był. No tak. Jakby co dostaniesz. Ja, stary, to jest naprawdę. Loteria. To jest w pewien sposób trochę loteria, można powiedzieć, okay. Nie? No chyba, że ci bliżej poznają, tak jak w Łodzi, że przychodzisz jeden, potem drugi etap, trzeci, no to już widzą, już ciebie poznają, już jakby wiedzą, co z tobą mogą zrobić, nie? Jakby już trochę jest inaczej, a tak to jest moim zdaniem loteria. To jest po prostu, i teraz wyobraź sobie, że czekasz cały rok, no. Żeby wejść na ten pierwszy egzamin, prawda? I to jeszcze masz jakby trzy rzeczy, no bo tam masz jedno... albo masz taki ogólny egzamin właśnie, jaki był w Łodzi, że po prostu pierwszy jest taki kompletny odsiew. No. Ale masz tylko jedno wejście, nie? Jedno wejście, mówisz, pamiętam, śpiewało się piosenkę, mówiło się wiersz i prozę, i to jakby miałeś sobie połączyć jako całość, nie? Jako taki twój występ, taki, wiesz, happening, nie? A w innych szkołach, no to wiadomo, że były trzy komisje, czyli był ruch, dykcja, mowa. Dykcja, mowa i jakby i tak dalej, i śpiewanie, no i potem interpretacja, no to jest taki najważniejszy, tak, jakby, że wchodzisz i oni ci tam mówią, jakby zadania ci zadają, i no i teraz wyobraź sobie, że czekasz cały rok na właśnie ten jeden moment, nie? Wchodzisz i mówisz na przykład kawałek tekstu, dziękuję, kawałek tekstu, dziękuję, kawałek tekstu, dziękuję, bo czasami bywa tak. No i wychodzisz i patrzysz, no nie ma ci wieczorem na liście. No i okej, czekasz znowu kolejny rok, nie? No nie wiem, właśnie... Stary, powiem ci, że teraz jak o tym myślę... No? To sam się zastanawiam, jaki rodzaj, jakby jakiś... Wiesz, ja czasami myślę o sobie, że jestem leniwym gościem, nie? Że no, naprawdę czegoś tam, też wiesz, tak jak mam coś zrobić, to ja już prawie jak się deadline zbliża, to mam coś takiego, że mi się uruchamia, wiesz, głowa, że wtedy, wiesz, czytam, oglądam, zapisuję. Że, no każdy jakoś ma to po prostu, nie? To też, no to taki mam charakter, ale jak się zastanowię, że tyle lat faktycznie, ale teraz w jakim miejscu jestem, no to wiesz, to było warto, to się opłacało, to znaczy, że się chciało to robić, kurczę, po prostu, no nic więcej. Kurde, no. Dlatego ja o tym, jak powiedziałeś o tym planie B, to ja takie, kurwa, tyle lat gościu napierdziela w tym kierunku. No wiem, ale... Jednocześnie to jest... grasz w filmach, jednocześnie grasz, a czy inaczej, grasz, jakby takie role małe łapiesz, tak jak tam patrzyłem na twoją ten... No dużo było, dużo tak. Bardzo dużo jest. No, bardzo dużo. Wiesz, no teraz staram się robić już większe rzeczy i robię, i dostaję takie propozycje, ale jest też coś takiego, tak jak mówiłem z tym, że mam na przykład przyjaciół, którzy których znam bardzo dobrze i którzy na przykład robią teraz, jeden kolega robi debiut, drugi kolega robi jakby też film, z którym się znamy na przykład 10-15 lat. No. No i czasami jest tak, że no nie dostaniesz głównej roli, nie? Czy tam drugoplanowej, ale są moim znajomymi, znamy się. I na przykład dzwonią do mnie wprost i mówią, stary, Stanki, mam, wiesz, no tyle się znamy, mam coś małego, ale bardzo bym chciał, żebyś jakby w tym wziął udział, nie? Więc ja jeszcze biorę takie rzeczy. No wiadomo. No. Wiadomo, ale no po prostu, no bo uważam, że to jest też, z tego wyrosłem. I czasami wrócić teraz już troszkę inaczej, bo kiedyś miałem, wiesz, tak, że jak jechałem na plany, miałem zrobić coś małego, to zawsze chciałem to zrobić tak, żeby zostać zapamiętanym, nie? Aha. Że to jakby być może pociągnie za sobą kolejne jakieś, wiesz, nie wiem, inne rzeczy, nie? No. I zawsze chciałem to zrobić dobrze i zawsze chciałem to zrobić na stop, na 200 nawet procent, nie? No. No a teraz na przykład jest coś takiego, że jak już na przykład mam coś do zagrania małego, to już nie mam czegoś takiego, że muszę się, wiesz, zapisać, zarysować, muszę, tylko mam coś takiego, że to jest rola funkcyjna, więc ja mam do zagrania tyle, ile trzeba, nie? I staram się jakby też, jakby po latach zobaczyć, jak wracam na przykład do takich małych rólek, nie? Co się ze mną dzieje, nie? Czy po prostu dalej mam coś takiego, że wiesz, nie, ja muszę więcej? Nie, to chodzi o to, że można coś zrobić, wiesz, małego, fajnego, co
no co po prostu nie musi być tak nie wiadomo jak też zapamiętane, a w dobrej rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, no bo... Wiesz co, mam kilka myśli, no. Jak mówisz. Mam jedno z tych myśli jest taka, że zastanawiam się, czy na przykład, bo też tak mam, że z czasem już coraz luźniej traktuję pewne rzeczy, no, ale zastanawiam, czy to nie oznacza, że ja trochę spadam ze standardu swojego, że gdzieś jakaś taka paranoiczna myśl, myślę, kurde, może stary, może ty się nie starasz tak, jak kiedyś się starałeś, ale z drugiej strony myślę, nie no, jak człowiek ma luz, to ma lepiej mu to wychodzić. Oczywiście, też więc mi się tak nie wydaje. Wiem, kurde, nie. Czy to jest to, czy to. I dobra, masz rację, mi się wydaje, że wiesz co, że to jest coś pomiędzy. No. Że nie możemy, utracić o tym, co mówisz, no to jest też właśnie, to jest, dokładnie mam to samo, nie? Że z jednej strony nie można po prostu sobie od tak to tego zrobić, a z drugiej strony pewien rodzaj powietrza, który zacząłem wprowadzać, po prostu lepiej działa. Mm-hmm. No. Tak mi się wydaje. Mi się lepiej oddycha, rozumiesz? Nie jestem przyduszony, tylko że mi się lepiej oddycha, tak, że mogę teraz zagrać na przykład, wiesz, cztery duble i każdy inny. Kiedyś bym sobie na to może nie pozwolił, może bym się tego bał, rozumiesz? No. A teraz na przykład, wiesz, wiem, że to nie ma sensu na przykład powtarzać dubla tak samo, no bo po co? Mhm. Jakby chyba, że jest technicznie źle, to ja wtedy mogę powtórzyć, a tak staram sobie też dawać, wiesz, mieć tą pewność. Mhm. Kiedyś na przykład przychodziłem na plan i podchodziłem do reżysera, czy tam do... Mówiłem, słuchaj, wiesz, bo ja bym miał taki pomysł tutaj, żeby... Nie, wiesz co, czekaj, nie, zrób to tak i tak, nie? Mhm. A teraz nie podchodzę i nie mówię, słuchaj, bo ja bym miał... Tylko po prostu coś robi. Ty, no i na... Ale fajnie, no super, fajnie, rozumiesz? Czyli robisz, no, zamiast... robię, okay, po prostu, już się fajne. Nie zastanawiam, nie? Oczywiście. Jakby wiadomo, że to nie jest wbrew temu, tylko mówię o takiej wewnętrznej jakby, wewnętrznym poczuciu. Cool. Wiadomo, czasami mnie wypnie, bo to jest normalne, wypnie mnie i nagle, wiesz, zaczynam się zastanawiać, jak zagrać tą scenę, albo co zrobić i od razu myślę, nie myśl, po prostu bądź, nie? Tylko, że do tego, żeby być, to trzeba się trochę, moim zdaniem, trochę wcześniej przygotować, nie? A miałeś mów, sorry. Nie, bo chodzi mi o taką jedną rzecz, nie wiem, czy to u was to jest troszkę może inaczej, ale jak masz jakąś postać, no, i siądziesz w tej postaci, jak ja to nazywam, jakby czujesz, że jakby, no, siedzisz już w tej postaci, to jest niesamowite, że zaczynasz improwizować tą postacią. To znaczy, wiesz, co ona by powiedziała, wiesz, jakby ona odpowiedziała. Mhm. Nie wiem, jak to się, stary, dzieje, ale tak się dzieje. Tak. Może być lepsze czy gorsze, ja nie mówię o tym, ale po prostu to się dzieje, że poza scenariuszem ty zaczynasz gadać tym. Samopłynie. Ja nie mówię, że chodzisz po prostu też po całym planie i jesteś cały czas gdzieś, to trochę jest. Wiadomo, że jest trzecie oko, no bo jesteś w robocie, no nie jesteś, no, nie jesteś schizofrenikiem, nie? Jakby zdiagnozowanym. Albo nie zdiagnozowanym. Albo nie zdiagnozowanym. Nie znaczy nie zdiagnozowany, masz rację. Ale wiesz, o czym mówię, to znaczy... Tak. I to jest najlepsze, że po prostu tak staram się do tego podchodzić, nie? Jak mam szansę do zagrania jakiejś takiej roli większej i tak dalej, to żeby wiesz, w niej usiąść, nie? A to jest super. Ja, no, to nie mam tego w stand-upie, bo w stand-upie jesteś jakby swoją postacią, no jesteś, tak, sobą. Jesteś sobą, więc... Ale w impro to mam, że w impro wejdziesz i nagle jest jakaś postać i sama ta, no, scena samo płynie, idzie, nie? Dokładnie. Wszystko się toczy, że taki, Jezu, to ja nic nie robię, ja jestem pasażerem tego. Dokładnie. Po prostu lecę z tym. A miałem pytanie co do tego właśnie, że tak, żeś próbował cisnąć, a miałeś kiedyś jakiś taki przykład, że żeś przecisnął na jakimś planie, że próbowałeś tak, kurwa, dojadę to, żeś tam przebił tą kartkę. No wiesz, no, zdarzało się, to znaczy jest często, wiesz, bywa też tak, że na przykład, wiesz, jak jesteś mniejszą postacią czy coś, to z czegoś cię wycinają na przykład, nie? Czy jakby zdarzało się, wiesz, ja czułem, że jest coś takiego, że w ogóle... Że jakby dociskałem trochę, no, jakby śruby też i że za dużo. Słyszałem takie informacje, że za dużo. Tłumacz zawsze, że za dużo. Tylko wiesz, aktorstwo jakby, to co się dzieje w kinie, w teatrze w ogóle, też się zmienia. Nie zauważ, no, jakby jak to się... Jakby z klasyki, jeśli masz dobrze zagrane kino i tak dalej, to zawsze będzie działało. Mhm. Właśnie to jest... Co niesamowite, jak oglądasz arcydzieła, nie? Mhm. No, arcydzieła filmowe, no to polegałem na, że naprawdę, kiedy je nie zobaczysz, one są tak zrobione. Ale u nas był przez moment taki jakby rodzaj aktorstwa w latach, moim zdaniem, 90., taki, wiesz, że mówienie pod nosem, takie, wiesz, że to taka prawda, że Linda. Znaczy nie mówię dokładnie, że Linda, bo moim zdaniem Boguś to ma w ogóle swój styl.
Pan Bogusław Linda. Boguś, twój ziomek Boguś. No. Ale ten... Tak, bo to zła kobieta byłaś, wiesz, i on, no. to mi się zawsze podobało, ale było coś takiego, że tak szukali takiej jakby prawdy, nie? Takiej prawdy, że nie grasz, że te słowa jakby tak wyrzucasz z siebie. Ja nigdy tak naprawdę, jakby jak czasami widziałem, albo ktoś mówi, nie, po prostu tak to powiedz, tak to... No wiesz, ja zawsze chciałem stworzyć jakąś postać, coś jakby też... Interesuje mnie aktorstwo kreacyjne. To znaczy nie, że ja tutaj z tobą rozmawiam, tak? A potem wchodzę na plan i znowu taki po prostu jestem, tylko mówię innym tekstem, nie? Mm-hmm. Staram się cały czas jednak, wiesz, szukać czegoś, nie? Okay. Szukać czegoś innego, ale żeby nie zgubić wątku, to... Pytanie było o to, czy kiedyś żeś tak przegiął na planie, czuł, że właśnie, tak, kurwa, właśnie, to za bardzo poleciało. No właśnie o tym mówię, że jeszcze kończąc, że teraz masz coś takiego, że jak oglądasz, no nie wiem, nawet czy Króla, czy jakieś, wiesz, seriale, to tam jest na przykład też wprowadzone już takie mocniejsze, wiesz, jakby moim zdaniem postaciowanie na przykład, okay. Że mocniej postaciujesz, nie? Że to nie jest już, że wiesz, tworzy się jakiś rodzaj lekkiego, na przykład komiksu, czegoś takiego, więc tych środków możesz już inaczej używać, no bo kino jest, wiesz, już takie, że mamy wszystko, nie? Mm-hmm. I można w różnych rzeczach brać też udział. To niekoniecznie musi być właśnie takie stricte, bardzo blisko rzeczywistości i kinu dokumentalnemu, nie? Mm-hmm. No ale prawda zawsze jest prawdą, więc po prostu to też ja nie chcę jakby jakoś się... prawda się zawsze obroni. Jeśli coś jest prawdziwego, to będzie prawdziwego. Czy będziesz takich środków użyło, czy takich. Masz różne formy tego. No form, tak, ale właśnie no, zdarzało się tak, że czasami gdzieś, wiesz, jakby przeginałem pałę i było no mniej stanki, no mniej, wie, to jakby... Potem sam się zacząłem tego uczyć, że widziałem, że to było za dużo, a teraz właśnie jakoś tak się moim zdaniem jakby zespoliło, że wiem, że już nie muszę tak jakby cisnąć, nie? A miałeś takie coś, że właśnie poczułeś, że jak trochę to zmniejszyłeś, to zaczęło ci lepiej wychodzić albo lepsze role dostawać? Tak. Mój taki bardzo, bardzo też dobry znajomy kiedyś powiedział, że coś się w ogóle zmieniło w tobie, jakby takiego, że masz jakby, no nie masz już takiego nerwu, nie masz jakby już nie grasz. Już jakby oglądam ciebie, już nie grasz, nie? Jakby w sensie takim, że ja już nie... To pewnie wiesz, no różnie to bywa, ja wiem, o co ci chodzi. Ale wiesz, że zauważył coś takiego, że... Jesteś prawdziwszy? Że jestem, jakbym był albo prawdziwszym, nie albo nie, no. Jakbym czegoś nie udała. No. Chociaż wiesz, no gram też różnymi jakby tak, środkami, no, ale... tylko wiesz, o czym mówię. Jakieś wewnętrzne coś takiego, jakby coś puściło, nie? Tak, bo to jest coś... takie, że jakbyś miał... Jesteś, jak grasz prawdziwie, tak? Jak grasz nieprawdziwie, coś jest jak trochę odjechane jakby od ciebie. Troszkę tak. Kurwa, taki... Coś... To małe takie przesunięcie. Tak, nie? A to czasem jest, nie jest dużo, no, ale to już wystarcza. A kiedy to się stało? Kiedy to... Nie wiem, wiesz, no nie wiem, kiedy jakby to się... Chyba jak zacząłem trochę większe rzeczy robić. Jak zacząłem tam trochę robić już taki, wiesz, singielkę zacząłem robić, ten serial tak. Większy. Jak zaczęły mi się takie większe rzeczy zdarzać i gdzie mogłem trochę jakby już nie wpadać tylko na dwa zdania, nie? I że wtedy, wiesz... Muszę szybko. Tak. Tylko, no a potem już powiem ci, że ta nagroda też w Gdyni, to jest bardzo, bardzo miła sprawa, no. Jakby to też jakiś, no mi to też coś zrobiło w sensie takim, że ja czułem, że zawsze tak chciałem być, wiesz, i nadal chcę być dobrym aktorem, to znaczy, tak. Że być w jakiejś takiej półce, że ktoś nie powie, że tam, no że właśnie być dobrym aktorem po prostu i robić dobrze swoją robotę. No. I to mi gdzieś tak, że na moment, jakby, znaczy trafiłem na, wiesz, do tej grupy, no jednak nagroda w Gdyni, najbardziej jakby taki, nazwijmy to branżowy, znany festiwal, nie, przecież w czujesz, polskim, że dostałeś order, że już że takie, czujesz że, tak, okay, no, ten ziomek że, daje jakby, radę. Że jakby to mnie trochę, wiesz, mogłem zagrać tylko jedyną w swoim życiu taką rolę, nie wiem, co będzie dalej, nie, ale... Nie. Po prostu, bo to nie jest wiem. Jest no, nigdy. Ale może tak być. Tak, dokładnie.
nie gra, tak. Ale wiesz, o co chodzi? Śmiesznego nie wymyślę, no właśnie, kurwa, to jest takie, właśnie nie, to jest to, bo spokój się, bo, ale też dlatego, że to nigdy jest 2 plus 2 nigdy się nie równa 4, nie? No, w takim czymś robimy, no. Tak, że stary, nigdy wiadomo, nie? Powiesz o sekundę, o 2 sekundy później stary puenta nie wchodzi, no. Tak, i jak tak, to jest? Tak, tak. A gdzie wcześniej ci wchodzi? I leci jak masło i nie wiesz czemu. Nie wiesz czemu, no więc to w ogóle w komedii to już totalnie jak gdyby. Tak, tak. To już tak. Jest coś takiego, omsknięcie się już ci robi koniec. Sprawę, nie? Tak, już jest tunel po prostu. Ale ludzie też ten fałsz czują, ten co ty powiedziałeś, że tak jakby, że nie grasz, nie udajesz i jak nie grasz, to ludzie kurwa, bo... Kiedyś byłem na warsztatach w Stanach i gościu powiedział, że myśl o publiczności jak o psach. I to jest straszne porównanie, no. Ale już tłumaczę czemu. No. Bo ludzie czują emocje, że pies czyta super emocje i ludzie też czują. Jak jesteś autentyczny, tak, to oni tak, to jest to dokładnie. Jak dokładnie. Jesteś, kurwa, coś udajesz, więc czasami jest coś takiego, gościu. Że jesteś na planie na przykład. No. Bo już tak, wiesz, krążymy po różnych tematach, ale to jest bliskie. Wiesz, i masz pewien rodzaj, wiesz, stresu jakiegoś, różnych takich tak. Rzeczy, nie? Jak ja przyjeżdżałem. I czasami było coś takiego, wiesz, a to jest, stary, to jest cały czas praca, ci ludzie po drugiej stronie, czyli reżyserzy i tak dalej muszą, no też są wrażliwi, też są, tak. Ale jakby wiesz, trochę psychologii, trochę patrzenia na aktorów, którzy wchodzą i jednak wykonują ten materiał i to, co oni chcą, no mhm. Wiesz, no trzeba ich jakoś, różnie się ich traktuje, nie? Jednemu trzeba kopa w dupę dać, drugiego trzeba, wiesz, zmasakrować, żeby się podniósł, mhm. Trzeciemu trzeba powiedzieć, spoko, to było dobre, ale zróbmy jeszcze raz, nie? Mhm. I zauważyłem, że właśnie coś takiego jest, że no jak mi trochę... Jakby nie ma tego, wiesz, takiego stresu, nie? Jakby jest jakby taki jakiś większy luz, albo na przykład jest coś takiego, że czuję, że kłamie i nagle coś się, po prostu coś się takie wydarza, że coś inaczej powiem, wiesz, zaczynam się śmiać albo coś i sobie, albo sam sobie mówię, zaraz, moment, przecież no, nie, to jest tylko we mnie, za chwilę to wyrzucić trzeba i wiesz, czasami coś puszcza, nie? To tak samo na scenie grasz i czujesz, że wiesz, coś nie idzie, coś nie idzie, coś pchasz, coś nie ma odzewu tej publiczności, więc nie od razu tobie się wydaje, że to jest trochę, wiesz, albo dzisiaj sobota, albo dzisiaj niedzielna publiczność, no bez przesady, no po prostu coś nie działa i nagle coś puszcza. Tak. I nagle jest wow, nie? Tak. To są, stary, te energie, o których... I to nie wiem. Jest taka fajna zasada w komedii, że jak dobrze ci idzie, zwolnij. Jak źle ci idzie, zwolnij. To bardzo dobre, tego nie słyszałem. No, ale to jest, nie, ja wiem, o co chodzi, że jakby, oj, nieraz się zdarzało coś takiego, że jedziesz. Ja powiem, i jest cisza, nie? Potem drugi na przykład, my gramy takie przedstawienie, Obrzydliwcy, w Teatrze Dramatycznym tutaj. I to jest też taki pewien rodzaj, można powiedzieć, wiesz, to wszystko jest napisane właśnie stand-upu, nie? Takiego, no, że mamy monologi, mamy dużo monologów na podstawie Davida Fostera Wallace'a, bardzo fajny materiał, Marek Kalita to wyreżyserował, bardzo fajna obsada. No i to jest taki jakby taki fight club na słowa facetów, wiesz, którzy opowiadają o różnych sytuacjach damsko-męskich. No i wiesz, jak przychodzi jakby publika i tym bardziej masz coś takiego jak teraz, że był ten okres, że całej pandemii, nie? Wiesz, te maseczki, to wszystko, tak, wiesz, mniej osób i teraz nagle grasz, nie? I tak. Wiesz po prostu, że masz trzy momenty, wiesz, że zawsze działają, nie? Tak. I teraz nagle idziesz, jest pierwszy moment, jest cisza, nie? Mówisz, spoko, jest jeszcze drugi moment, nie? Drugi moment... Cisza, nie? Albo trzeci moment cisza. Już wiesz, że lepiej nie będzie, nie? Ale grasz. Tak. I to, co mówisz, godzinę przed sobą, to, co mówisz właśnie. Ani nie. Kiedyś to po prostu chciałem z siebie jeszcze bardziej śmiesznego gościa zrobić i to już była masakra. Już można wtedy się pakować, wiesz, o co chodzi. Bo ludzie czują desperację. No, czują desperację, że stary, kiedyś pamiętam, jak byłem na Iskrze i były występy, właśnie wtedy był Rejent jeszcze. Nie pamiętam, kto to. I było z 3-4 stand-uperów i tam był jakiś temat i nigdy tego nie zapomnę właśnie. Dlatego ja kiedyś mnie prosili o jakieś, że być może, zresztą powiem, może stand-up zrobić, coś powiedziałem, nie, jakby to jest naprawdę trudna robota, nie? I wyszedł koleś, no i zaczyna jakby jechać z czymś, nie? No tam jakiś dowcip.
No i cisza jest kompletnie, tak. Nie? I on wie, że jest cisza, więc coś tam... I wtedy zaczynam mówić, jakby trochę dyskredytować samego siebie, nie? No, no, no. No i wtedy jest jeszcze gorzej, nie? Bo jakby wtedy się łapie na tym, że no chciał być zabawny, ale mu nie wychodzi. Tak, tak. Jest stary. No, i pamiętam, że to była masakra, nie? Że bo to... Tam był, no, po prostu ktoś był kompletnie pogrzebany, nie? O Jezu. Potem Sebastian właśnie, Rejent, pamiętam z tego, wyszedł, no, no i tam już poszło, nie? Jak gdyby tak, mm-hmm. że... No bo to było tak, że ktoś tam jakby występował... Mamy takie open mic'i, że dajemy ludziom 5 minut przed, tak, 5 no. minut, żeby coś sobie popróbowali. Więc powiem ci, kurde, kiedyś pamiętam, tacy kolega do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, taki kumpel do ciebie zadzwonił ode mnie, wiesz, on ma tam firmę, oni bardzo cię lubią, chcieliby, żebyś w ogóle wystąpił, nie? Mówię, no, ale ja mówię, stary, no ja już trochę takich rzeczy nie robię, ale on za... No i ten kolej właśnie dzwoni, mówi, no wiesz, może jakiś taki stand-up, nie? Wiesz, takie 30 minut, jakbyś tam, no coś sobie tam przygotujesz. Tak. Ja powiedziałem, nie, no i mówię, no, ja mówię, no nie, po prostu nie, no, no ale wiesz, no, ja mówię, stary, czy wiesz, co znaczy 30 minut samemu tak, na scenie? Dokładnie. Stary, 2 minuty, co to jest samemu na scenie? Tak, tak. A co dopiero 30 minut? Tak, tak. Nawijać, wiesz, zrobisz a la stand-up. Co to jest, kurwa, a la stand-up? Nie ma czegoś takiego jak a la aktorstwo. A la stand-up. A la aktorstwo, że im są ten. Ale, właśnie o to chodzi, że pułapka stand-upu polega na tym, że im lepiej ci idzie, tym bardziej no. to wygląda na taką luźną gadkę. Tak? No, no, po prostu no. pierdoli, coś tam se gada no. i ludzie myślą, że ej, to weź wpadnij do nas i my mamy firmę o, tam, nie wiem, uszczelkową i pogadasz pół godziny o uszczelkach. Masz takie, kurwa, czy wy zdajecie sobie sprawę, ile to jest pracy, żeby to wyglądało tak dokładnie, luźno, no. ale to jest właśnie ta iluzja, którą oni ulegają i kumam, czemu oni myślą, że to tak po prostu przecież sobie popierdolić. No tak, bo powiem ci, jak ja zacząłem właśnie w te różne rzeczy gdzieś tam wchodzić, no i wiesz, czasami nie ma po prostu na coś czasu, no teraz jest w ogóle taka sytuacja, a nie inna, ale, no. ale powiem ci, ja z chęcią jeszcze bym jakby chciał się trochę posprawdzać właśnie w improwizacjach, nie, to znaczy, żeby jeszcze cały czas pobudzać trochę głowę, jakby być w takich rzeczach, no. nie? Stand-up, nie, no bo to trzeba też sobie pisać jednak, z tego tak, co tak, wiem, tak, nie? Tak, więc tak, ja z pisaniem to u mnie jakby, no nie jest jakby tak dobrze. Chciałbym, ale czasami... Czasami liter, nie? Nie, chodzi... Z pisaniem jeszcze. Ja powiem ci szczerze, że ja w ogóle nie, jakby właśnie nie umiem czytać. Nie umiesz czytać, wyszło Polary. To na Wikipedii dopiszemy. Nie dostałeś się pięciokrotnie nie, po niego czytać. Wiesz... A może ty się dostałeś i nie przeczytałeś, że kurwa, że byłeś... Mogło tak być, no. Dobra, przepraszam. Nie, spoko. No, czyli że chciałbyś improwizować, żeby... Bo... Nie, chodzi mi jeszcze, mówię o tym spisaniem, że chciałbym na przykład z kolegami tam, piszemy jakiś scenariusz, no. na przykład serialu i tak dalej, ale ja zauważyłem, że no jakby wiesz, upgrade'ować jeszcze dialogi czy coś, to spoko, nie? Jak, no. jak już czytam i wiem, jak te postacie gadają, a tym bardziej jak już zaczynam na przykład wchodzić, bo już mam coś do zagrania, no to idzie. Przy czytaniu też czasami tak jest, ale żeby jakby całości, no to chciałbym, nie? Chciałbym na przykład kiedyś może napisać jakiś scenariusz, ale no to też jest ciężka robota, to żeby siadać czasu. Po prostu no, i ten. Ale faktycznie z tym... Z tą improwizacją to mam takie jeszcze marzenia, żeby to coś takiego w ogóle pochodzić, porobić, nie? No, ci polecam bardzo, no, to jest super. Ale stand-up, stary, to uważam, że to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Jak widzę, jak słucham, nie? Jak jakby... No to jest pewna też technika i technika, nie? Jakby no mechanika tak, pewna, stary, że kurde. Po prostu mówisz tu i nagle wcielasz się w jakąś postać, nagle z niej wychodzisz, tak. nagle puentujesz, wiesz, chwilę wypuszczasz powietrze znowu, albo masz coś takiego schodkowo, zauważyłem też, że jest, że jest po prostu lekka jakby taka puenta, już wszyscy myślą, że to jest ta, a potem jeszcze jest bum, nie? Jest z drugiej mańki, nie? Że tak. jakbyś taki lewy prosty i potem prawy sierp już taki, że wiesz, ale jest to świetne. No jest to trudne. To bardzo trudne, ale powiem ci, oglądanie was i właśnie ten, wiesz, jesteś cały czas sam, cały czas ten luz musi być, bo wystarczy tylko, że nawet coś się gdzieś, coś nie wejdzie, jakiś dowcip jeden nie chwyci, drugi, to musisz jednak iść dalej z tym materiałem, nie?
To prawda, stary, jest takie coś, że ta samotność na scenie, ale już się chyba trochę przyzwyczaiłem do tego, że jest takie coś, że ten, bo ty grasz w teatrze, to masz ten scenariusz i on jakoś, ludzie nie mogą ci rozbić tego, a w stand-upie oni ci tam, coś się dogada no tak, i musisz tak, dokładnie. Radzić z tym. Ale powiem ci, no że, pomaga. Powiem ci, że kiedyś jak prowadziłem imprezy, nie, jakby jako konferencjer, tak by... To zauważyłem, że działało coś takiego, że najpierw wybierałem sobie jakąś osobę z publiczności, z którą łapałem kontakt z jedną osobą. Nie, że tam ze wszystkim, tylko z jedną osobą. Z tą osobą jakby jakiś nawiązywałem kontakt, nawet jak ona nie mówiła, albo mówiła mało. Ja sobie ją wybrałem, no to robiłem coś takiego, że najpierw jakby kierowałem uwagę na nią, żeby wszyscy jakby się troszkę śmiali z jakby, z, nazwijmy to, z jakby powiedzmy na początku z tej osoby. Potem odwracałem tą sytuację tak, że właśnie ona stawała się, te cechy jakby wzmacniałem i ona stawała się numerem jeden, w takim znaczeniu, że potem odbijałem ją od tej całej publiczności, że to ona jest super, a z wami jest coś nie tak, a potem robiłem jeszcze coś takiego, to, że tak naprawdę to jest ze mną coś nie tak. No, to super, najlepiej. I więc to było, zauważyłem, że ten mechanizm najlepiej działał, nie? Że faktycznie, no to jakby to śmianie się jakby z siebie, jakby w odbiciu, że tak naprawdę potem wszyscy jesteśmy tacy sami, nie? Że kwestia tylko jakby... Dowalić komuś jest łatwo, masz mikrofon, dowalić komuś jest łatwo, tak. To jest jakby wziąć coś z tych ludzi, żeby nie czuli się źle. Żeby nie czuli się źle, dokładnie. Więc no zdarzały się, wiesz, różne rzeczy, jakby no, jak prowadziłem tę imprezę, ale właśnie było coś takiego, jakiś że... Jakiś najgorszy fuck up miałeś? Jakąś taką wpadkę? No, tak miałem, może, miałem właśnie coś takiego, a propos takiego, takiej sytuacji, to pamiętam, przyjechałem, to była chyba, no właśnie nowo otwarta Ubojnia bydła. No naprawdę, stary. I to było coś takiego, że ja nigdy nie zapomnę tego. Byłem wtedy we fraku. Miałem frak ze sobą, więc jakby sytuacja była dość absurdalna, bo byliśmy w takiej hali, gdzie po prostu te zwierzęta szły na rzeź. Znaczy te... Nie w tym momencie, tylko jakby potem była taka sytuacja, że ci pracownicy tych ludzi w ogóle oprowadzali, nie? I mówili, o, tu będą krowy stały, tu będzie to, tu będzie tamto, tu będzie, wiecie, a tu będzie mięso, nie? Znaczy, chodzi też o to, że no wiesz, no normalna rzecz, no jakiś zakład przetwórstwa, no i tak dalej, więc... Wiesz, no, to była taka sytuacja, że trzeba było zarabiać, nie? Jakby ja nie miałem tak, że nie pochodziłem z bogatej rodziny, nie, jakby no, nie było tej kasy, mama mi trochę pomagała, ale tak, żeby, no to po prostu robiłem coś takiego, a z drugiej strony stwierdzałem też, że to jest jakby, no, gdzieś blisko tego zawodu, nie? Więc trzeba jakby, no, mieć ten kontakt. Część tego, no, tak, część tak, tego no, zawodu, dokładnie, więc, no, więc... Ale nadal Ubojnia jest szalonym miejscem. No, tak? Jest szalonym miejscem, pamiętam, przyjechałem i pamiętam, nigdy tego nie zapomnę, ubrałem się w ten frak, w takim jakimś pustostanie i obok był szef, pamiętam, taki niewysoki, z taką bardzo wysoką, piękną jakby damą obok siebie. No i oni tak, wiesz, no stroje, że tak powiem, wieczorowe, to godzina, co prawda 12-13, no ale przyjeżdża, wiesz, przyjeżdża ktoś z rządu w ogóle, przyjeżdża, wiadomo, ksiądz, który będzie to wszystko ten, przecież inni ludzie, no wiadomo, o co chodzi, gruba dla nich sprawa, nie, no, tak. Otwarcie, no. Gdzie ludzie będą z pobliskich wiosek pewnie tam pracować, no wiadomo, co tam, nie, więc duża sprawa, no i faktycznie on mówi do mnie coś takiego. Wie pan co, no bo my tam panu wysłaliśmy te teksty, nie, takie, co tam o firmie są, to wie pan co, no nie, no to wiadomo, to pan tego nie będzie czytał, bo to on nasz kolega przeczyta, no bo on się zna, jest jakby w naszej firmie, więc on to po prostu przeczyta, pan nie będzie czytał. Takie 30 minut zabawy z publicznością, jakieś dowcipy, wie pan, no pan jest aktor, pan sobie poradzi. Nie? Kurda, i poszedł, nie?
ja sobie stoję w tym fraku, czuję się jak pingwin i myślę, 30 minut zabawy z publicznością. Stary człowieku, no powiem ci, że było grubo, naprawdę już nie pamiętam, co mówiłem, ale to... Ale naprawdę było ciężko, nie? Naprawdę było ciężko. Jak już zacząłem gadać, że właśnie straciłem licencję na prowadzenie imprez, oczywiście w jakieś takie, że żarty po prostu nie siadają, nie ten... I była tak cały czas cisza, nie? Ja pierdolę. No wiesz, bo to jeszcze taka sytuacja, no wiesz, godzina 14, no. Bo masz co innego, jak prowadzisz, wiesz, jakiś wieczór, nie? Tak, czy no, tak, są po jednym drinku, chcą się bawić, no a tu stary, wszyscy, wiesz, no... No masa, miazga, no, no miazga, no. No po prostu gruz kompletny, gruz kompletny. Albo pamiętam z kolegą, ja byłem klaunem Bobo, on był kotem w butach, bo chodziło o to, że udało mu się podprowadzić z teatru kostium kota w butach, taki zajebisty. I miał takie czerwone buty, które potem ja, jako Mikołaj wykorzystywałem zawsze na co roku, jak byłem Mikołajem. No a ja mnie zawsze jakby fascynował cyrk gdzieś tam i na cyrku też się wychowałem, chodziłem do cyrku, jak byłem dzieciakiem, pomagałem tam zawsze w cyrku, jak cyrk przyjeżdżał, zbierałem trawę tak dla królików, na przykład dyrektora cyrku, albo pomagałem ustawać ogrodzenie. I zawsze potem nas wpuszczali, jakby, więc po prostu też coś takiego miałem, jakbym dzieckiem, nie? Więc ten cyrk mnie fascynował i to było niesamowite też, że właśnie w tym cyrku no, najbardziej właśnie no, klauni i magicy, nie? Iluzjoniści. I miałem coś takiego, potem mama mi też mówiła, że mówi, synu, ty, ja miałem z tobą dobrze, bo ty nigdy nie chciałeś siedzieć w loży, tam gdzie było, wiesz, najdrożej, tylko ty zawsze siadałeś w najtańszym miejscu, bo to było miejsce, jakby jak tu była orkiestra, zawsze grała u góry w cyrku, nie? To tu było to wyjście i ty zawsze chciałeś siedzieć przy orkiestrze, bo lubiłeś muzykę, a z drugiej strony odsłaniałeś i patrzyłeś, co się dzieje za tymi kulisami, nie? Okay. Więc to mnie zawsze tak jakby też od dzieciaka, że jak patrzyłem, jak oni tam się przygotowują, nagle wiesz, kurtyna idzie, oni wychodzą i... I potem wychodzą już i z momentem, kiedy kurtyna się zasłania, to oni już są, wiesz, normalnymi jakby... Postaci, brak postaci. I to mnie chyba jakoś też tak... No ale co z tymi kostiumami? Kot w bucie i tylko... No tak, no, że mieliśmy... Więc stworzyliśmy taki duet. Wiecie, no po prostu jeździliśmy na różnego rodzaju imprezy, nie? I nigdy nie zapomnę nas jakiś taki bogatszy koleś zaprosił pojechaliśmy do na jakieś takie garden party z lalkami i tak dalej, tam pamiętam było 500 do zarobienia. No Jezu, i on mówi, no i wiesz, no i te dzieciaki, to było straszne, no bo one powiedziały, bo my tam, wiesz, lalki i tak dalej, wiesz, coś tam mieliśmy, coś przygotowanego, nie, a oni nie, że nie chcą i chcą nas przywiązać do drzewa, nie? Tego nie zapomnę, przywiązali nas do drzewa. Wiem, że to jest, ale na naszej wysokości po prostu, wiesz, no, puszczali nam bąki po prostu przy twarzy, nie? Po prostu przywiązali. No naprawdę. Nie! Naprawdę. Co? Naprawdę. Mówię szczerze, ja nie pierdolę. Nigdy tego nie mówiłem, ale to było straszne. I klaun Bobo i kot w butach siedzieliśmy, pamiętam, przy drzewie i było coś takiego, oni nas tam biegali, szarpali i tak dalej i tam było, wiesz... Co? No naprawdę! I pamiętam, nigdy tego nie zapomnę, że ten potem koleś podchodził i mówił, no i jak panowie, wszystko w porządku? A my, tak, No bo jak wiesz, że masz do zarabienia 500 po prostu, no to stary, no to co zrobisz, nie? Ja pierdolę! Jakby... wiesz, no te dzieci nie były tam, wiesz, to jakby... No nie wiem, co mam powiedzieć, no ale no w sensie... Tak się bawią bogaci ludzie po prostu. Tak? No jakby te dzieciaki no tak chciały, żeby... No wiesz, jak nie chcesz, nie możesz kogoś ogarnąć, bo masz, wiesz, 15 dzieciaków, nie? No. I to jest jakby bezstresowe wychowanie czy coś tam, ja się na tym dokładnie nie znam, ale my no, nie byliśmy chłopakami, którzy nagle powiedzą, słuchajcie, siadacie tam, wiesz, czy ktoś przyszedł, czy jest trzech animatorów, tylko wiesz, jak miałeś 500 do zarobienia, no to dałeś się przywiązać do drzewa, no bo co... Ja pierdolę.
I ty mówisz coś o planie B po tym wszystkim, nie masz. Chociażby już przez tą historię powinieneś cisnąć do końca, do samego końca. No, dużo różnych, stary, naprawdę dużo różnych rzeczy mogę ci opowiedzieć o zjadaniu gruzu. Już opowiadałem te historie, ale mogę przypomnieć, na przykład przyjeżdżasz na plan do serialu. I jest taka sytuacja, że jesteś o godzinie 6 czy tam 7, no bo 12 godzin masz jak gdyby wpisane w umowy, płacą za 12 godzin po prostu, tak. Jest zapłacone, prawda? Więc jest coś takiego, że ja po prostu, okej, mam jakieś dwa zdania do powiedzenia, rolę barmana, nie? To pamiętam, był chyba dom nad rozlewiskiem czy coś takiego wtedy. No i najpierw tak mija kilka godzin, nie? No i tam cały czas ktoś przychodzi, mówi: przepraszam, pan jeszcze poczeka, bo tutaj jeszcze przyjedzie pan wtedy pamiętam, że pan Paweł Delon, zrobimy z nim scenę, potem ktoś tam jakby i spokojnie, to ja mówię: dobra, no nie ma problemu, no i czekam, nie? Potem wchodzę do baru busu, no ale tutaj statyści, bo tak, wiesz, tutaj jakby dla aktorów, nie? Więc też nie będę jakby mówił, że przepraszam, no ja jestem aktorem, skończyłem, no jakoś tak, no po prostu, a uważam, że takie też traktowanie jest, nie podoba mi się też to, wiadomo, że czasami jest coś takiego, żeby chociaż już mniej tego widzę, że już stało się normalnie, że nie ma już takiego podziału, tylko, no chyba, że to jest duża produkcja, to wtedy wiadomo, że w jednym miejscu, wiesz, jedzą statyści, w drugim miejscu też, no bo jest też sytuacja, że jak grasz cały czas, no to musisz mieć te 30 minut, bo przerwę masz godzinę, żeby przynajmniej zjeść przy dużej ilości osób i żeby jeszcze chwilę odpocząć, nie? Mhm. Oczywiście statyści, no też cały dzień pracują, no jakby, to, nie mówię, no ale ogólnie nie jestem za jakąś, nigdy nie byłem za jakąś taką segregacją, wiesz, czy no ja, więc jak usłyszałem, że no tutaj jakby obiad to nie, no to spokojnie poszedłem do sklepu, sobie kupiłem tam bułkę, pamiętam, tak. Z jakimś parówką czy coś, wiesz, z musztardą, zjadłem sobie luz, nie? No i tak czekam, stary, jest godzina 21, wchodzę na plan i pamiętam, reżyser tam, wiesz, staje za barem i reżyser mu, i patrzę, kamera jest ustawiona za moimi plecami, no. No to wiadomo, że jest, wiesz, na dwie strony się gra w serialach zazwyczaj ten, ale jest coś takiego, że ten właśnie reżyser i z aktorem, nie, i tam aktor podchodzi, mówi, już tam nie pamiętam, kto to wtedy reżyserował, nie, ale no słuchaj, to może ja tutaj, wiesz, podejdę i ja wezmę te piwa, no bo ta gadka, po co to, jakby, no czasami tak jest, że coś się wycina, to jest normalne, już teraz o tym wiem, nie, że on mówi, no tak, no po co będziesz tutaj ten, no to spokojnie, podejdź, odbierz te piwa, nie, i stary, siedziałem do 21, myślałem, że przynajmniej powiem dwa zdania i zrobiłem tylko coś takiego, że tu była obok kamera i ja wstawiłem dwa browary w kadr i to było wszystko, nie. Stary, była jeszcze grubsza sytuacja, bo chciałem bardzo zagrać u Janusza Kondratiuka, świetny reżyser, już nieżyjący, Janusz i Andrzej, to polecam zobaczenia większości ich filmów, no bo to jest klasyka komedii, to takiej, no, w polskim kinie, no, Dziewczyny do wzięcia, między innymi. No i pamiętam, on robił taki film, ja tak bardzo chciałem u niego zagrać, no i kolega, drugi reżyser, pamiętam, tam nie miałem wtedy prawa jazdy, więc nie mogłem zagrać roli jakiegoś taksówkarza, no ale tak coś bardzo chciałem, żeby i wpadła tam jakaś taka rola, na koniec filmu padało tak, była scena z główną bohaterką w kuchni, i był szef kuchni, który miał zdanie: w dupie, podaj te knedle, bo ona coś pytała, szefie, bo co, on mówi: w dupie, podaj te knedle. No. No i stary, po prostu mi nie szło, nie? I miałem do powiedzenia: w dupie, podaj te knedle, i cały czas reżyser mówił, że coś nie tak, coś, i widzę, jak stary, te 40 osób stoją, wiesz, ci jakby na tym planie, dźwięk, no, cała dźwięk i tak dalej, i kurwa, czujesz, że po prostu,
no nie idzie tobie, nie? Że się zapadasz, że jest coraz gorzej, że ty z tego nie wyjdziesz. No. I pamiętam, on do mnie potem w pewnym momencie tak podszedł i powiedział, no słuchaj, wiesz, no widzisz, jakby czasami tak jest po prostu, że jest jakiś taki zaczopowany, zdenerwowany. Nie ma jakby spoko, ja to rozumiem też jakby, będziesz jakby zapłacony oczywiście za dzisiejszy dzień zjęciowy, także się nie przejmuj, nie ten, ale ja mam kolegę, to on to już tutaj zrobi, a... No i stary, poszedłem zmasakrowany. Pamiętam, kręciliśmy to w Teatrze Buffo, tam w tej restauracji. I pierwszy raz miałem taką sytuację. I stary, wracasz, nigdy nie zapomnę, tam wracałem przez ten park, nie? Te. I myślałem sobie, że to jest chyba już koniec, nie? No bo jak już coś takiego, że jak nie potrafisz jednego zdania powiedzieć, wiesz, no... No ale bywa, przeżyłem i taką sytuację. Nie? A kiedy to było? Gdzie to no to jest? Kilka lat temu już to było, bo to pamiętam jak jeszcze z 2 lata temu czy 3 już, kiedy Janusz Kondratiuk właśnie jeszcze żył i zrobił ten taki film o swojej relacji z bratem Andrzejem. Mhm. Też mi teraz nagle wypadł, jak pies z kotem. Mhm. I to jest ten film, tak? Tak, to jest ten film. Nie. To było jeszcze wcześniej. To był, no właśnie, kiedy to ja go, nie pamiętam, nie powiem ci teraz. No mniej więcej, to 10 lat temu. No, okay. Jakoś tak, z 7, czyli znaczy tak, 10 na pewno. Sobie, bo mi się cały czas wydaje, że ja mieszkam z 8-9, a mieszkam już chyba z 12 w tej Warszawie, jak nie więcej. Okay. Nigdy jakby nie liczę tego wszystkiego, ale no jest taka sytuacja, że pamiętam. No ja, to była jedna, pan wiem, że grał tam Jakub Gierszał na pewno i to była jedna z jego, w ogóle to był chyba jego debiut, no to, wiesz, no to trochę to było czasu temu. A kiedy ci się zaczęło przebijać, tak jakby, że kiedy się zaczęło odczopowywać tobie, bo tak jak 2015, kiedy jest ten Pan T, który to jest rok? No Pan T to był rok temu, była na, 2 lata temu, nie? Dwa lata temu, bo rok, innym czymś. Człowiek z magicznym pudełkiem? Nie wiem, nie pamiętam. Bodokoksa? Nie, coś powiedział, że coś z 2015 robiłeś takiego, że już, takie mam wrażenie, że bo potem sobie zapisałem, że w 2017 Jucho Prezesa, Może to była singielka też? Może singielka to też była. Właśnie to był pierwszy taki. Wiesz co, no poczułem właśnie gdzieś już tak pod, wydaje mi się właśnie jak ta singielka była. No. Tak, to wtedy pamiętam, poszedłem na casting, udało mi się go wygrać i już, no i to była taka postać jakby, wiesz, że nie wpadałem na 2 zdania, to już jakby była postać stała w serialu. No. No i to już mi się jakby poczułem, że tak, że mi się coś jakby rozkręca, zaczęły inne jakby rzeczy wpadać. Potem był Człowiek z magicznym pudełkiem, który moim zdaniem, no Ucho Prezesa też, pytanie, co jak gdyby odbieramy za popularność, jakby, bo potem wiem, serial też poczucie, jakby... Mówię, no moje wszystko... poczucie to moim zdaniem to właśnie już był właśnie singielka, potem Człowiek, no i teraz to już takim jakby stemplem. No to był jakby Pan T, nie? Tak. Że tutaj jakby w porozumieniu jakby z Marcinem, no bardzo się cieszę jakby, że i będę mu jakby no dozgonnie wdzięczny jakby za to, że zagrałem w tym filmie u niego i że po prostu tak to się wydarzyło, no jak się wydarzyło. A, bo to jest jego zasługa. No ale też twojej pracy, kurde, no jednak stary. Oczywiście, jak ale, on, ale tutaj, jakby on... Ja nie jestem w stanie wypisać wszystkich, on mnie bo musiał wybrał, wydrukować, nie, kurwa, ten. No tak, no trochę tego jest. No, więc... Niektórzy mi tak mówią, że jak gdzieś się tam z kimś spotyka, mówi, stary, ale ty widziałeś, ile ty już tego zrobiłeś? No. A ja właśnie nie liczę, bo dla mnie, stary, to jest niesamowite, że ja przy każdej kolejnej rzeczy, jakbym startował trochę od nowa, no. I czasami sobie myślę, że moi kumple mówią, na przykład mi moi, wiesz, przyjaciele mówią, stary, no jak już nie uwierzysz, już koniec z tym, już dostać nagrodę, już wszystko jest okej, no jesteś tym aktorem i dobrym, dobrze ci idzie. Tak. Mówię, już koniec, już tylko już wiesz, no. Płyń na zasadzie tworzenia tych ról, nie, w tych filmach, czy tam właśnie to jest, a ja cały czas stary mam tak, że jakbym wchodził na plan, to jakbym wchodził na tą pierwszą galę w podstawówce, no. Wiesz.
A no z drugiej strony, no, no moim zdaniem, jak to gdzieś ucieknie, taki, bo jak już przychodzisz i już naprawdę wydaje ci się, że już wszystko wiesz, to już chyba naprawdę można spakować, wiesz, walizki. Muszę się to nauczyć, to te... Ale pamiętam, kiedyś Biggie właśnie powiedział coś takiego, że on każdy album nagrywa, jakby był jego pierwszym albumem. I uważam, że to jest super, kurde, podejście. Mi się też tak wydaje, że to jakby, że to coś, no ja gdzieś tak mam, nie? Ja mam coś takiego, że pomimo tych różnych rzeczy, jakiejś techniki, którą być może już mam gdzieś i powiedzmy też jeśli chodzi o czasami jak się ustawić, do kamery, różne takie rzeczy, ale to stary, ale to tak naprawdę to nie do końca jakby jest ważne, no. To nie tu, bo to oczywiście to też jest ważne, mieć to z tyłu głowy, wiedzieć jak czasami nawet lekko podnieść głowę czy coś, żeby oko wiesz, bo no bo też z różnymi operatorami pracujesz i różnie to jakby bywa. Nie wszyscy zadbają o ciebie, żebyś... Też musisz zadbać trochę o siebie, nie? Ale... I do tego moim zdaniem jest czasami ta technika, nie? Że czasami potem spojrzysz nawet, jak pójdziesz do podglądu i zobaczysz. Ja rzadko też nie korzystam jakby z... Może powinienem uczyć się tego, że sprawdzać, a tu zagrałem tak, tu tak, nie? Ale no to jest coś takiego, że jednak trochę trzeba o siebie zadbać, a z drugiej strony to nie wiesz gdzie, co tak naprawdę jest tą rzeczą, którą potem wiesz, ludzie obejrzą i powiedzą tak, wow, zawsze. Nie? Tak. To jest, wiesz, to nie wiesz no, tego stary do końca. To jest losowe czasami. No to jest coś takiego, że to musi się wszystko złożyć. Tak. I to czy będziesz grał bokiem, czy będziesz grał, wiesz, kamera będzie kawałek od ciebie, a i tak będziesz przynosił tą energię tak. I tego człowieka, no to jest stary, to jest to, nie? Niekoniecznie musisz się cały czas, wiesz, kroić do kamery, nie? Kroić do kamery, no. Piękne określenie. No wiesz, o czym mówię. Tak, wiem. No to słuchaj, Sebastian, to mam nadzieję, że wszystko, co dalej idzie i będziesz szło do góry i nie masz żadnego planu B, jakby nie zgadzam się. Nie, no może... To dużo, żeś wiesz, kurwa przeżył, żeby to... Ale dziękuję ci, może po to właśnie powinienem tutaj przyjść do ciebie, żebyś ty powiedział... Dokładnie. Kurwa, Stankiewicz, nie! 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 Żaden plan B! Zapierdalaj. Kroić do kamery. No, ale zobaczymy. No, bardzo się cieszę, że jakieś kolejne rzeczy się pojawiają, kolejne fajne materiały jakby do zrobienia, więc no cieszę się, bo ja lubię, jak gdyby, jak już wiem, dostanę scenariusz, przeczytam, już jest coś naprawdę takiego, że się od razu wow, nie? Masz takie wow, od razu ci się oko otwiera, od razu ci się głowa otwiera, od razu ci się serce otwiera, od razu, wiesz, jakieś szukasz muzyki, ja często, wiesz, jakieś piosenki do postaci, która mi uruchamia, potem jakieś filmy, wiesz, staram się oglądać, książki zapisywać, potem już czuję, że po prostu, no mówię o większych tych jakby takich postaciach, nie mówię tam, że wpadam na dwa zdania, nie, ale w dupie podaj te knedle, chociaż też trzeba zrobić dobrze, ale wiesz, to jest coś takiego, że już zaczynasz tą postacią myśleć po prostu w takim znaczeniu, że po prostu ona już żyje poza tym scenariuszem tak naprawdę, nie, w twojej głowie, no tak. Nie mówię jakby, że a tylko w twojej głowie, że to jest fajne, jakby. Czyli masz to, co mówiłeś o tym, że się jarasz jak dziecko tym jak mówiłeś na początku, Scorsese, Tarantino i tak dalej. No i tak, mam, wiesz, oni mają coś takiego, co uważam, że jest potrzebne w ogóle w tym wszystkim, że oni po prostu jak opowiadają o kinie, to stary, jakbym widział po prostu, wiesz, dziesięciolatków, którzy bawią się po prostu w piaskownicy, nie? I mają swoje zabawki. Tak jak widziałem tych chłopaków, no, jakby facetów, już dojrzałych facetów, no, którzy wpadają na plan, nie? I nagle po prostu zaczynają, wiesz, żyć, mają te swoje zabawki, ale to nie jest, wiesz, siedzenie gdzieś i... Halo, ta ujęcie, dobra, no. Okej. Powtórzmy, bo tam coś weszło, wtyczka weszła, no. Powtórz to, no. Dobra, dzięki. O, fajnie, no, czy. Koniec zdjęć. Dobra, daj to, hej. No, jakby też tak można oczywiście pewnie, jakby... A może ci ludzie są szczęśliwi? To też jest okej, rozumiesz, jakby... Nie wiesz tego. Ja nie mówię. To jest nie jakby okej, ja tego nie jakby... No. Tylko ja oczekuję, jakby ja lubię... Lubię, wiesz, jakby no cały czas jakieś poszukiwania, jakiegoś takiego elementu, jakiegoś podniecenia, jakiegoś, wiesz, to mnie jara w tym wszystkim, nie?
Super. Mam nadzieję, że, że dostaniesz to. No. Kolejne nagrody. Nie, chuj z tym nagrodami. Żebyś był szczęśliwy, dobry. Ja bym robił. Chciał spotykać się przy fajnych projektach naprawdę z fajnymi ludźmi. No. No i tego ci życzę. Dziękuję serdecznie Sebastianowi, dziękuję wam, że jesteście. Jezu, jakim jeszcze Sebastian popowiadał historię na koniec, to w ogóle w pale się nie mieści, jak ten, jaki miał fejle na żywo w telewizji. No ale będę musiał go chyba jeszcze zaprosić, bo nie chcę opowiadać jego anegdot poza anteną, jak już on to opowiedział. No słuchajcie, bardzo się fajnie bawiłem. Ja uważam, że w ogóle Sebastian, nie poruszyłem tego tematu, on mi może pracę kraść, bo on też wygląda, cóż mówiłem na stand-upie o tym, mówię, że on wygląda jak najlepszy kumpel przystojnego bohatera komedii romantycznej i ja uważam, że będziemy się bić o te same role kiedyś i no czuję, że mogę z nim przegrać kilka razy, no bo jest jednak zbyt charakterystyczny. No ale fajnie się z nim gadało, mam nadzieję, że wam też się podobało, a jak nie, no to się walcie, nie żartuję. Nie mogę być agresywny, ludzie, którzy jeszcze nic nie powiedzieli, a to nieważne. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam za tydzień, będą kolejni ludzie.